Ty właśnie, z tym Goats jest ciekawe, bo wyszedł ten odcinek i to było chyba 2 dni przed poślizgiem, nie? Z tym, że te dziewczyny w oponach się biły. Ja tego nie chciałem oglądać. Mówiłem, że po miniaturze widać, że to jest gówno. I zobacz, jaka intuicja. I teraz się gówno wylewa na to, bo oni podobno tam niezłą srakę odwalili. Zobacz, dziadka, słuchaj. Dziadek nie chciał tego oglądać już po całej miniaturze, widzisz? 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 A ty wszedłeś pewnie na coś fajne, fajne. I teraz nie wiem, ale się dowiem, mówi tak. To jest zły film. I ty mówisz tak. To jest zły film. Masz rację. Masz rację. Śmiałem się z tego, ale masz rację. To jest zły film. Partiatik! No widzisz, jakbyś dziadka słuchał od razu. Od razu. Nie widziałeś, jak jedna dostała z opony? Ja to pomyślałem. Widziałem to na jakimś filmie, nie wiem, czy Gimper to tym nagrał, czy Konopski. Ktoś tam o tym nagrał. Widziałem szota. Narażanie zdrowia kobiet dla zasięgów? Ostatnio przecież wyszło, że nie tylko dla zasięgów, ale też poza kamerami to robią. Że nie, już nieaktualny film, a wyszedł 4 godziny temu. Coś tu w dupę nie gra. Dzisiejszy odcinek będzie o tym, jak można legalnie eksperymentować na ludziach. Wystarczy opakować wszystko jako wydarzenie sportowe, na którego czele stoją znani twórcy z wysoką pozycją na YouTube. Lipa, że 22 do roboty, ale przynajmniej. A no tak, to chyba do mnie pisałeś. Ale czekaj, aha, czyli będziesz coś siedziała w robocie i będziesz mógł odpalić? Treści, które za chwilę zobaczysz, nie zostały oznaczone jako przeznaczone dla dorosłych lub nie posiadają ostrzeżenia o drastycznych scenach. Dlatego Sorry, ostrzegam. Oskar, Program, o sorry. którym dziś będziemy rozmawiać, został tak stworzony, aby szokować, pokazywać przemoc i wywołać niepokój u widza. Witajcie w wielkim widowisku sportowym, które przenosi nowe znaczenie dla słowa rywalizacja. Niczek wyłonimy 5 najlepszych, które staną się Ty szkoda reprezentantami mi jednego Izaka, z że w tym najmocniejszych bierze udział podczas teraz. najbliższej gali Move Federation 2. Żeby dobrze zrozumieć to, co wydarzyło. Ty, Izak, okazało się chyba jako jedyna normalna osoba w tym Goats. I teraz mi go szkoda. Bo na niego pewnie też się wylaje. Zdarzyło się w Goats, bo o tym programie mowa, warto najpierw poznać eksperyment Milgrama. Jak możemy przeczytać w Nie, encyklopedii widziałam. Britannica, do eksperymentu rekrutowano ochotników, którzy Co? byli przekonani, że biorą udział w badaniu naukowym do. Szkoda, przecież sam się na to zgodził. No właśnie. No właśnie, szkoda mi go dlatego. Że się na to zgodził. Ale one też są same sobie winne. Przecież oni im nie kazali się bić na serio, podtapiać czy dusić. One walczyły, jakby miliony miały dostać. Widać było, jak im zależy. No Nie właśnie. interesuje mnie nic, tylko jak to Dziękuję płacić. bardzo. Jestem Żydem, więc się chcę kurwa wzbogacić. Sesafter dał na Goliborde 5 złotych. Siema dziadek. Fajnie, że wróciłeś po pluciu na widzów. A tak w ogóle z Kamielino, to planujesz jakąś nową grę Lego? Fajnie się ciebie ogląda. Lego? Lego? No to nie tylko ja z Kamielina, jak lubisz takie starocie oglądać. Może tak, niedługo. Dotyczącym pamięci i nauki. W eksperymencie występował Nie, autorytet. Izak W nie tym bije miejscu warto nikogo. dodać, że był to zawodowy aktor o bardzo oficjalnym wyglądzie, ubrany w fartuch Kiedy Spider-Man, no laboratoryjny, chciałbym przed który premierą instruował tamtego. ochotnika wcielającego się w A, to ten słynny. nauczyciela, aby ten aplikował bolesne, a nawet Słynny niebezpieczne eksperyment. wstrząsy elektryczne uczniowi. Następnie poinstruowano nauczycieli, jaką karę wymierzą Patrz elektrowstrząsy to gówno. obejmujące 30 poziomów wstrząsów o napięciu od 15 do 450 V. Każdy nauczyciel sam został porażony prądem 45 V, aby lepiej Co ty zrozumieć piszesz karę, na jaką Izaka? według niego spotka ucznia. Następnie nauczyciel zadawał uczniowi serię pytań, na które każda błędna odpowiedź Witam, wywoływała u patrz. ucznia coraz silniejszy wstrząs. Aktor grający ucznia siedzącego poza Co zasięgiem premiera? wzroku nauczyciela miał nagrane wcześniej reakcje na te wstrząsy od jęków. Patrz na głowę. Patrzę. Przez gołc. Mózg mu zanika. Bólu, pokrzyki i błagania, twierdzenia, że cierpi na chorobę serca, a ostatecznie śmiertelną ciszę.
Eksperymentator, pełniąc rolę autorytetu, zachęcał nauczycieli do dalszego stosowania wstrząsów, informując ich za pomocą scenariuszy odpowiedzi, że eksperyment musi być kontynuowany pomimo krzyków jestem i błagania Sigmą, o zaprzestanie. Wpiszę. Poza tym jestem Sigmą. Wiem, że masz 13 lat i teraz nie jest jakby w tonie obrażać takich ludzi jak ty, ale co ty pieprzysz, szczochu? Każdy widział, nie drzwi nie, a ty mi piszesz, pisz Izak bije córkę na YouTubie. Co ty pieprzysz? Pytam się ciebie, bo ja ciebie w GTA uszkodzę. Niepokojąco duża liczba nauczycieli była skłonna przejść do maksymalnego poziomu napięcia, pomimo próśb ucznia i rzekomego niebezpieczeństwa kontynuowania. Opis tego eksperymentu może wydawać się przerażający, jednak powinien dawać do myślenia, w jaki sposób ludzie są w stanie się zachowywać, kiedy na ich decyzje wpływają autorytety. Powoduje to poczucie zdjęcia odpowiedzialności z samego siebie i przerzucenia jej na autorytet. W rezultacie człowiek, który ulega presji autorytetu, jest w stanie posunąć się do wielu często nieprzewidywalnych zachowań. Ej mi, ja jestem Sigmą, to jest 40-letni chłop, a to, że tobie wysłał zdjęcie stóp jakiegoś dziecka i ty myślisz, że to jego jaj, to jest inna sprawa. Poza tym, czemu masz moda? W dupę ECPU cię powinno dojechać. A polska wersja eksperymentu, na ile uczestnicy mogą zaufać autorytetom, pojawiła się na kanale Goats w odcinku Goats vs. Lexi, z tym, że tutaj nie było podstawionych aktorów. Rolę organizatorów pełnili Sylwester Wardęga, Michał Bogdan, Baron, Wojciech Gola, Piotr Izak-Skowyrski, Kacper Błoński. Uczestniczki zostały zrekrutowane m.in. z poprzedniego show randkowego. To młode dziewczyny, które postanowiły wykorzystać okazję na wzięcie udziału w wydarzeniu Move 2, co jest równoznaczne z okazją na zaistnienie i zdobycie sławy. Co? Bo ja nie oglądałem tego odcinka Goats. Ja... No nagrodą co było? To nie były pieniądze w grania, tylko... Wzięcie udziału w tym, co w piłkę grają? SPX podkreślenie pukacz dał na golibordę 5 złotych. Tak, Defrot, nie. Pamiętasz mnie z streama RLC, jak nazwałeś mnie mitomaniakiem, jak mówiłem, że ciało spadło woda, okazało się, że to prawda. Nie rozumiem, ale... Tak. Dzięki. Show randkowego. To młode dziewczyny, które postanowiły wykorzystać okazję na wzięcie udziału w wydarzeniu Move 2, co jest równoznaczne z okazją na zaistnienie i zdobycie sławy. Tak jak w przypadku eksperymentu... Nie wiem, o co chodzi. To nagrodą w tym odcinku Goats było wzięcie udziału w tym, co w piłkę grają, w tym Fame MMA, co w piłkę grają? Był człowiek w fartuchu laboratoryjnym, mającym ukazywać autorytet, tak, tak tutaj autorytetami stojącymi nad uczestnikami nie, są influencerzy decydujący o przebiegu. Dzięki wodzu. Liczę na moce postanowienie poprawy, czyli... Dziękuję bardzo, wodzu. Przyjrzyjmy się, jaki był przebieg eksperymentu. Pierwszy etap. W tej konkurencji uczestniczki miały do pokonania tor przy jednoczesnym prowadzeniu piłki. Na torze znajdowały się różne przeszkody, takie jak opony, zbiornik z wodą i belki siana. Konkurencja była podobna do znanego z pokonywania przeszkód... Co my oglądamy? Narażenie zdrowia kobiet dla zasięgów. Goats, Wardęga, Izak Bokser, Gola Błoński. Gedonu. Już od samego początku możemy mieć wątpliwości, czy na pewno można to określić jako wydarzenie sportowe, ponieważ pada zdanie... Zasady dowolne. Można się bić, tylko nie zróbcie sobie krzywdy. Zasady są dowolne. Można się bić, nie zróbcie sobie tylko krzywdy. Drugi etap rywalizacji polegał na kopaniu piłką do ogromnej tarczy do darta. Im lepsza celność strzału, tym... Można się bić, nie zróbcie sobie krzywdy. To brzmi, to nie zróbcie sobie krzywdy. Jakby powiedziane pod kamery, nie? Żeby było, że no ale on powiedział, nie zróbcie sobie krzywdy, tak? No to moja wina, że łamiesz zasady? Dzięki Dawidom za 5 lat i dzięki Andrzej za 13. Witam. 5 lat Bruk, salut. Witam. Bijcie się, ale nie zróbcie sobie krzywdy. Tak, fajnie, coś takiego. Tym więcej punktów zdobywały uczestniczki. Jednak najbardziej niepokojące okazało się to, co wydarzyło się później. Zanim zostanie opisany trzeci etap, to warto sobie uświadomić, że rywalizacja z każdą kolejną konkurencją stawała się coraz bardziej zacięta oraz uczestniczki były coraz bardziej zachęcane do ostrej rywalizacji. Eliminowane były zawodniczki, które nie... Nie, speedrun Death or Lies of P, ale czekaj.
Lego Avengers to z Lego No, jak Lego to Avengers gadaliśmy, tak. Więzienie, tak. Grany było. Remaster grany mówiłem, kiedyś zrobimy. I co jeszcze? A Evil Nun to jak będą gry na telefon, ale są inne w kolejce. Podołały, a te, którym udało Nie się przejść Avengers? dalej, Czemu? były coraz bardziej zaangażowane w chęć zwycięstwa i nagradzane aprobatą od. Armia Shonów zrobi wszystko dla fejmu? No właśnie. To jest prawda. I właśnie to jest akurat najbardziej oczywista rzecz w tym filmie, że Shony zrobią wszystko dla wyświetleń. Tylko pytanie jest, czy ludzie, którzy już osiągnęli sukces, powinni się zniżać do najniższego, jak się da, wiesz o co chodzi, poziomu, tylko po to, żeby wykorzystać te Shony. Rozumiesz? Bo oni mają takie zasięgi, że nie muszą takiego gówna robić, a i tak to robią, bo im się nie chce czegoś bardziej pomyśleć. A mogliby poreagować. Zobacz. Wardęgę, przecież on miał streamie, że tylko reagował. I zamiast dalej to robić, to robi jakieś pieprzone gówno. Po co? Po co on to robi? Odbiło Organizatorów mu? o poziomie zaangażowania decydował tak zwany efekt utopionych kosztów, który mówi m.in., że im wyższy jest poziom Tak, poniesionych Łukasz. wcześniej kosztów, tym więcej wysiłku i czasu poświęca się. Ciekawe, że jak były afery o pedofilach, ciebie nie było. No właśnie, to jest sadge. W sensie, to dobrze, że mnie nie było w aferach, ale sadgą jest to, że nie mogłem z wami reagować na to. Już mówiłem o tym, że robię daily streamy. We wrześniu przez ileś czasu były daily, nic się nie działo w internecie. Nie mam nie tylko tydzień i się dzieje więcej niż w całym roku. Czemu? Na ratowanie projektu. Dziewczyny, które doszły do trzeciego etapu, zainwestowały dużo energii w rywalizację, więc zgodnie z tą. Co Rok powiedział? Nie wiem. Coś tam widziałem Roka, jak reagował, ale nie wiem o co chodzi. Teorią będą bardzo zaangażowane w chęć zwycięstwa, ponieważ dużo już przeszły, o czym za chwilę się przekonamy. Trzeci etap Rok był powiedział, etapem że ma wielki finałowym, w którym kok, a to zawodniczki widziałem. miały Znaczy rywalizować ze się sobą wierzę. bezpośrednio w parach. Generalnie Witam, wszyscy się na Pluki. bitwę. Będzie walka teraz. Ale ustaliliśmy zasady. Nie ma Odpali się. gubienia się i ciągnięcia za włosy, to jest jakby wiesz. Uczestniczki miały za zadanie walczyć ze sobą o piłkę i jej utrzymanie. Zgodnie z regułami, jeśli nie będzie się dało wskazać zwycięzcy, będzie dogrywka. Dowolna. Podtapianie jest dozwolone? Tak. Podtapianie jest dozwolone, natomiast jeśli ktoś będzie podtapiał poniżej 20 sekund, to wyciągamy, ratujemy. Warto zaznaczyć, że etap jest. Ja pierdzielę. Wardęga. O Boże. To Wardęga ostro. Ty, dla ludzi, co oglądali tylko jak ciśnie Warsaw, to musi być trochę szok, nie? Jest podpatrzony z południowo-koreańskiej produkcji Netflixa Physical 100, gdzie celem było odnalezienie idealnej budowy ciała człowieka na podstawie wielu testów wydolnościowych. Wardęga to jest taka totalna sinusoida. To jest człowiek idealny, jeżeli chodzi o podręcznik. Że wiesz, kręci pranki i wyświetlenia w górę, ale każdy go ciśnie ze śmieciu. Jakbyś mi tak w parku wyskoczył, bym cię potraktował jak w Londynie traktują na powitanie, nie? I potem, wiesz, nagle zaczyna nagrywać, że jest mądry i tak dalej. Ludzie go chwalą. I teraz znowu, tak jakby powrót do tych pranków, że znowu robi jakieś gówno. Czyli to znak, że zaraz znowu będzie mądrze gadał. Jest git. Reakcje uczestników. To show było dla uczestników przede Tak, wszystkim defa. wyzwaniem emocjonalnym. Czy są sta. Zobacz Roka. I to jest pikuś. Molestować to ja bym mógł ich uczyć. A bo wy nie wiecie, jaki był. A bo wy nie wiecie. Wy nie wiecie, co trzeba było zrobić, żeby dojść do Jaroka, no. Ty, pamiętam coś takiego jak Jarok było kiedyś. Są wspomnienia, których nigdy nie wymarzę z pamięci. I to. Ja też bym nie chciał wymazać z pamięci nocy z Rokiem. To było. Znaczy się. To było. No. Dzięki Plugi za 10 lat. Stanie pokonać wyzwania stworzone przez influencerów. Ich poczynania były oceniane i komentowane Zobacz na to, nie, bieżąco z teraz to. pozycji autorytetu przez twórców, którzy mieli korzyść. Dzięki wyrealizowaniu świata. Pierwszy 9 miesięcy osoby się należy. W Dziękuję tym, aby bardzo, wygrała doceniam. akurat ich drużyna.
Warto podkreślić, że uczestniczki zostały połączone w zespoły, żeby wzmocnić więzi, przynależność do grupy, a w rezultacie spotęgować rywalizację. Dlatego widać by... Ale o co było, tu że chodzi? Dziewczyny nie chcą zawieść swojego zespołu i lidera swojej drużyny. A gdy ta ostatnia nie udawało, drużyna ma pocieszane. Przewagę, jeżeli chodzi o uderzenie. No bo masa, wiadomo. W sensie... Gdy natomiast im się udawało, były nagradzane przez swojego lidera. A, dobrze! Dobrze! Dodatkowo wiele reakcji dziewczyn wskazuje na to, że nie były świadome tego, na co się pisały. Jedna z uczestniczek nawet się wycofała, gdy zobaczyła, w czym ma brać udział. Bo co, bo Patrycja jest gruba? Jaka Patrycja? Nie, dawaj spróbujemy, ale nie będziemy się tak robić. Kurwa, nie chcę, stara. Rezygnujesz? Nie, no dawaj, chodź, spróbujemy chociaż. Nie chcę, serio. Mega dziwne. Serio, no weź, spróbuj. Ale chodzi o chłopak, naprawdę. Już dużo widziałam, boję się też o jakieś kontuzje, nie chcę próbować. Przez to, że zasady były bardzo luźne, to między sobą zaczęły ustalać, na co mogą sobie pozwolić. Reakcje uczestników show pokazują, że nie było to stricte wyzwanie sportowe. Dzięki Kubitonek za 14 lat, witam. Sportowe, tak jak chociażby w przypadku Physical 100 z Netflixa, gdzie dla uczestników była to okazja na sprawdzenie, która sylwetka jest najlepsza. Były zasadnicze różnice w podejściu zawodników i organizacji tego wydarzenia w porównaniu do GOATS. Te osoby trenowały całe życie, profesjonaliści, którzy żyją ze sportu, zawodnicy MMA czy olimpijczycy. Tutaj mieliśmy do czynienia z wyzwaniem emocjonalnym, ludzi nieprzygotowanych do wydarzenia. Kamery, idole nastolatków, na bieżąco komentujący i zachęcający z pozycji autorytetu, rywalizacja z innymi dziewczynami bez ustalenia dokładnych zasad oraz obietnica zagrania przeciwko Lexi, czyli wizja popularności i zaistnienia w świecie influencerskim jako główna nagroda show. Jest to potężny koktajl zdarzeń i okoliczności podnoszący adrenalinę, stres, zniekształcające poglądy czy zachowania. Dlatego postępowanie uczestników powinno być oceniane przy uwzględnieniu tego wszystkiego. Na podstawie tego materiału trudno wywnioskować, a tym bardziej nie da się oceniać, jakimi osobami są uczestniczki, ponieważ presja, oczekiwania, influencerzy dopingujący... To jak walki w Kiślu za granicą, to w Polsce mamy walki w gnoju i podduszanie się do 20 sek? No tak, no w Polsce wiesz, to zawsze jest trochę patologicznie, nie? To jest po prostu Polska, więc jak za granicą walki w rękawicach albo w strojach sumo, no to u nas walki na noże, wiesz o co chodzi, przypalanie petem, podtapianie, no to musi być, zawsze musi być ten gen Polaka zawarty, żebyś wiedział, że oglądasz polski program, a nie jakieś gówno zagraniczne, rozumiesz? Do pewnych rzeczy rywalizacja, chęć przynależności i akceptacji, czy też strach przed byciem wykluczoną spowodowały, że ich zachowania były zniekształcone. To jak uczestniczki się zachowywały, lekarz, może nie odzwierciedlać no, dobrze, jakimi są osobami na to co dzień, pozostały pokazane w pewnym kontekście zaprojektowanym właśnie po to, aby przetestować je, do czego są zdolne. Przetestować ich granice. Jak ktoś robi coś dobrowolnie, to wysrane może się śmiać i komentować, ale aż tak się spuszczać jak jakimś filmem Nighty. Ale tu niech, znaczy, dziękuję bardzo, Mierz, za 37 lat. Znowu nie wyłączyłem autosuba, Sadek. Dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że nie wyłączysz nigdy. Dziękuję. Tutaj mi się wydaje, nie chodzi o to, że te dziewczyny wiedziały, na co się godzą i to i tak robiły pod wyświetlenia. Tylko właśnie mi bardziej chodzi i chyba w tym filmie o to, że ci ludzie z gigantycznymi zasięgami, którzy są bardzo znani, oni godzą się na to, robią takie gówniane programy, mimo że mają możliwości, to po najniższej linii oporu, wiesz o co chodzi, że oni korzystają na tym, że te szony się zgodzą na wszystko dla wyświetleń. Po prostu oni, wiesz, jak to trochę... Oni się czują jak Animal Planet, ten Wardenga i tam Boxdel, że po prostu przychodzą na sawannę z kamerą i nagrywają jak lew czy tam coś zabije gazelę, rozumiesz? I tu jest tak samo, no przyszli z kamerami do dzikich jakichś bab, co dla wyświetleń się pożrą i nagrywają, nie? I to jest problem. Tylko, że to są, zapomnieli, że są ludzie, a nie dzikie zwierzęta. Dzięki Shioi za 19 lat i Defon za 12. Czaj! Czekaj. Nie, dzięki 12.
Ty, ale powiedz mi, czemu Defon i... Szczerze, Defon, Defrod. Brzmi ci to jeden do jednego? Bo mi tak. Defon i Defrod. Zbyt podobne niki. Zmieńcie je. Nice, czyli zachowanie petycja. Skrajne. Nawet twórcy programu byli zaskoczeni, jak daleko posunęły się niektóre dziewczyny, co może wskazywać, że eksperyment Goats wyrwał się spod kontroli, a influencerzy niekoniecznie zdawali sobie sprawę z tego, jak wielki wpływ mają na zachowanie ludzi. To było za mocne. Ja nie byłem gotowy na takie coś. Prawda, to było za mocne. Trudno obiektywnie. Ty, ale Izak powiedział, że było za mocne. I ja go bronię, bo ja lubię Izaka. Dla mnie Izak jest niewinny i luj. Jest święty nadal. Nie zachowania osób, kiedy są pokazywane w zaprojektowanym środowisku, które zachęca i normalizuje pewne rzeczy, jak przemoc. Gola też chciał przerwać, ale to jest NPC, to on już... Jakby on miał zaprogramowane, że będzie mówił, że chce przerwać, wiadomo, że tego nie zrobi. On się nie wyrwie z algorytmu. Jestem Żydem, więc się chcę kurwa wzbogacić. 44. Dziękuję bardzo. 64 N0 dał na godbordę 10 złotych. To kobiety, nie ludzie Sparta. Ty, teraz tak patrzę Anon. Gargamel miał kiedyś tytuł filmu taki. Się zastanawiał, chyba już znam twoją tożsamość. I też to piszesz, no. Już wiem, kim jesteś, IRL. Rola organizacji. Ukrywasz się tutaj, co? Ukrywasz się. Ta będzie dusić, tamta nie chciała, to dusi. Dobra, lekko można podduszać. Natalia, ty też, ona cię dusiła, to weź ją tam trochę ten. O, dobrze. Ty? 30 sekund, 30 sekund! 30 sekund! 16! Dawaj, Kamila, jeszcze, dobrze! Wymij, mocno ciągnij! Będą się serio podtapiać? Możesz poddusić! Jak poddusisz, to straci siłę i jej zabierzesz! Podduś ją, odetnij jej tlen i będzie, wiesz! Puści piłkę! Biodra, dociśnij biodra do tego, żeby czuła tą presję, kurwa! Chowę ją! Klaudia, ostro z nią! Ja pierdolę, dzięki sobie za jeszcze raz. Ja pierdzielę ten program. Jednak miałem przeczucie, że tego nie oglądać. Co jeżeli bym to oglądał? Wiesz, nie powiedzieli mi wtedy, co myśleć, tak? Co jeżeli bym to pochwalił? Wyszedłbym na patusa. Intuicja jednak, nie? Żeby tego nie oglądać. Czyś ją tym granatem! Jak Klaudia nie potrafi, to włącz na test Hejka Tulenka z tymi głosami. Nie w dzisiejszych czasach. Klaudia, ja tak 18 minut walczyłem. Dawaj, jeszcze masz tlenów. Tydzień temu bym to włączył. Można podtopić lekko. Rozumiem, Lineto. Może tak być. Ty i 19 twoich kuzynów, tak? Ja pierdolę. Mi się to kojarzy z takimi zabawami, co się z kolegami w podstawówce albo z braćmi, nie? I wiesz, komuś ktoś zrobiłeś, albo ktoś tobie cicho, bo ta matka już idzie, nie? Cicho, udawaj, nic się nie stało. Cicho, już nic ci nie jest, kupić potem Grześka. Cicho. Niezłe to jest, niezłe. Morderczy uścisk! Zahacz drogę! Od zewnątrz! Zahacz na lewo! Możecie się przewracać! Nie puszczajcie! Walczcie do końca! Baby zakładają OFI streamy z basenów i są dumne, że wykorzystują stulejarzy i kukoldów, a oni wykorzystali małpy wytapetowane z cycami, które same się na to zgodziły i nagle wielki ból. No właśnie, tu jest chyba bardziej problem, że większe wymagania. Może gdyby nie było Wardęgi i właśnie pytanie, czy Izaka? Jakby jeszcze nie było w tym, to by były mniejsze wymagania do tego Goats. Ale że oni tam są, to chyba też ludzie mają wyżej poprzeczkę, nie? Chociaż patrząc po tym, jakie oni filmy nagrywają, no to raczej nie powinno to być tak wysoko. Która wygra, piłkę wygrywa.
lewo, podetnij jej nogę i przewróć na lewo. To jest do pierwszego wy***a, no wy***cie się. Tak? Gdyby zamiast kobiet byli faceci, ludzie by się nie spruli. No tak, ja też bym się wtedy nie sprół. Bo chłopy powinny tak robić, bić się, rozumiesz? To jest normalne. Ja się bawiłem w takie rzeczy bez kamer, z kolegami się biliśmy w parku, bo oglądaliśmy WWE i żyję. Ale widzisz, to jest różnica, tak? Tak, tak! I która to będzie dalej? Dalej. Do końca, mają... Prąd wam ma odebrać, kurwej! A weź jej nie pisz tak, Andrzej. Co ona robi? Warto zaznaczyć, że organizatorzy stworzyli idealne środowisko do sprawdzenia, jak zachowają się uczestniczki pod wpływem ich autorytetu. Już od samej zapowiedzi nagrody, że będą mogły dać z łokcia Lexi, można zauważyć nastrajanie uczestników. Gra przeciwko drużynie Lexi. Więc dla was to będzie fajna szansa, wiecie, któraś daje na boisku łokcia, to później może jakaś walka. Nawet jeśli to był żart, to takie żarty z krzywdy odbierają powagę temu czynowi i pokazują, że przekroczenie granicy drugiego człowieka... Ale to nie brzmiało jak żart, tylko naprawdę tacy ludzie dostawali walki w Fame MMA albo w tym High League. No tam najwyżej w MMA VIP kiedyś, to już największe patusy od szczepieńcy, ale no zawsze się gdzieś tam dało walkę wyrwać. Jest śmieszne, nie był żart. Poważne. I właśnie największym problemem tego filmu może być fakt, dlaczego on znajduje się na YouTubie, kiedy jawnie łamie zasady platformy, a nawet nie ma oznaczenia plus 18. Warnęga okazał się nagle z wyrolem, nie tylko z Diku, a Wojtek Gola co odcinek żartuje? No on akurat nie żartuje chyba. Dzięki senpai za 21 lat. W zasadach YouTube w segmencie zasady dotyczące treści drastycznych i zawierających przemoc. No Izak tam najbardziej jest dziwny, no. Nie wolno łamać. Podkreślmy, YouTube wprost podaje przykłady treści, które nie są dozwolone na tej platformie. Przeanalizujmy je pod kątem odcinka Ghost. Dzięki. Zachęcanie innych... Siema, będziesz grać w Lords of the Fallen 2 Souls-like trudniejszy... Kurde, zagrałbym. 13 października wychodzi. Zapieprzyłbym, no. To zara. A to będzie na PS5 czy PC? Do popełniania aktów przemocy wobec poszczególnych osób lub określonej grupy. Udusz ją, jak Klaudia nie potrafi, to udusz ją jelo. Mówienie tym laskom, że udusz ją, utop jelo, mówi Wardega, więc co się dziwić, że jest problem, no. Ogólnie to jest dziwne. Dzięki Adik za 17 lat. W sensie nie wiem, to jest popieprzone w sumie ten odcinek Goats. Ale te odcinki i tak coraz gorsze były. Dla mnie i tak chyba... Ja później już Goats chyba nie oglądałem. Nie, jeszcze oglądałem te pielęgniarki. Ale był ten odcinek Box Delas i tymi randkami. Ja już drugiego nie oglądałem, bo nie dałem rady, ale to było straszne. Ten odcinek jak Boxdel i przyszły te szony do niego. Ja pierdzielę. W sumie dziwno, że wtedy nie wybuchło gówno, szambo nie wybiło, tylko dopiero teraz. To też takie z dupy. No zagrałbym, mamo, no. Basut robi ciekawszy content, a coś tam słyszałem, że na niego gadali. Że narzekali na niego, ale ja parę widziałem tych filmów Pasuta i takie normalne się wydawało. W sensie zaczepia ludzi, wiadomo, no trochę żeruje na nich, że nagrywa, ale jest milion filmów z Omegle i to nie, że z wyzywania ludzi na Omegle, tylko z rozmawianiem ludzi na Omegle i problemu do tego nikt nie ma, to jest całkiem podobne chyba. Organizatorzy zachęcają do duszenia, topienia, agresji, walki pomiędzy uczestnikami. Oraz pokazują aprobatę, gdy faktycznie no, prawda, to się Rukaszu. Dzieje, chwaląc osobę, która to zrobiła. Materiały no, są filmu... te takie podwójne, ta, nie? Że faworyzowany. No taki kanał dużo wyświetleń robi. No, teraz pewnie Goats będzie co odcinek żółty dolarek, nie będzie już zarabiać, ale dopóki nie wybiło szambo, to YouTube wiadomo, że przymykał oko. To jest klasik. Nowe nagrania dźwiękowe lub obrazy przedstawiające walki trochę uliczne, defro, przemoc tak. fizyczną lub inne treści, które mają szokować lub wywoływać obrzydzenie. Że kiedyś dostałem bana na YouTubie za to, że oglądałem i tak dostępne filmy na YouTubie stare ze szkół, gdzie nikt nikogo nie bił, po prostu
uznane było to za filmy wykraczające poza jakieś standardy YouTube'a, a Gołcz robi wielki film o tym, jak się dziewczyny duszą, podtapiają, biją i pewnie zielony dolarek. Ja ten YouTube to jest wielkie gówno po prostu. Dobrze, pa. No za kawał o szachach, znaczy to, że dostałem za kawał o szachach, to bardziej pokazuje, że YouTube, wiesz, nie można na YouTubie mówić o 9.11 w żaden sposób, czy to w żartach, czy jakbyś to, no, czy może poważne analizy na wielkich kanałach przejdą, ale oni to chcieli całkowicie wyciąć. I pamiętam, że ja dostałem z Obana, Gimper też za to dostał, tylko że jemu już cofnęli od razu, a mi chyba po tygodniu albo dwóch. Ale on ma milion czy 2 miliony subów, to inna sprawa. Patrz to, wykorzystują infrastrukturę opon! O kurwa! Wow! Zabiją! Na poważnie to jest patologiczne, ale czemu nikt nie mówi, że te paskudne szmule zamiast żyć normalnie to zrobią wszystko dla sławy, dosłownie wszystko. OF Goats wsakiwanie do łóżka znaną osobą, a potem nagle płaczą o to, że chciała, a o to, że nie... Jakieś inne, że nagle, że czuje się jak przedmiot, mimo że sama wrzuca nagie foty, Seneta. No, świat jest trochę popieprzony, jest to prawda. Tylko też, czy oni się powinni schylać o takie gówno, mogliby robić lepsze rzeczy. Więc dobrze, że im wytykają to, że nagrywają Animal Planet ze zwierzętami. Tylko, że ci zamiast zwierząt są ludzie. To jest problem. Dzięki, Alpha Swordsman. Walki, które nie są częścią wydarzeń sportowych, ani nie mają profesjonalnego nadzoru. Wydarzenia przedstawione w filmie, pomimo charakteru zagrażającego zdrowiu i życiu, nie były zabezpieczone profesjonalną opieką medyczną, karetką, która mogłaby zainterweniować w razie wypadku. Dzięki, Parłaka. Ale i tak, gratuluję dla was, dziewczyny. Dlaczego? Dlatego już ten Twitch jest normalniejszy, trochę bardziej. Wiadomo, że alkohol, to wiedzą, że ma chorobę nazwaną Klub R, nie ma bana nigdy. No ale to jest prawda, w sumie... Ostatnio są gigantyczne afery, dramy, wypływają rzeczy, ale chyba żaden streamer nie oberwał. Tylko też jest ciężej ukrywać, udawać i tak dalej takie rzeczy na live'ach, niż jak tworzysz jakąś postać w internecie, na filmikach, zwłaszcza jak bardzo rzadko wstawiasz coś do neta. Więc no chyba nic nie wypłynie na nikogo z Twitcha, no, chyba że na mnie, znaczy się na kogoś innego, nie? Wiadomo, że nie na mnie. Dzięki, Elektro, odbyt za 2 lata. Po piłce wody. Weź ją. O, taki chodź tu na dół. Oponę. Weź, nie pokrywaj tego, to nic nie daje i tak. Jak to nic nie i obiecywanie, że przy następnej okazji będzie lepsze zabezpieczenie, nie ma znaczenia, bo ten film złamał zasady platformy. Zachęcanie innych do dokonania aktu przemocy w konkretnym film miejscu i o określonym czasie dostania albo wobec poszczególnych osób lub grup. Zasady są dowolne. Można YouTube się klasycznie. Bić, nie zróbcie się tylko krzywdy. Dowolne. Podtapianie jest dozwolone? Tak. Podtapianie jest dozwolone. Tak jak widzisz, YouTube traktuje no, swój regulamin tak, bardzo no. elastycznie w zależności od kanału. Im jesteś większym twórcą, tym na więcej najwidoczniej możesz sobie pozwolić, dopóki oczywiście... No jak, bo mają za duże zasięgi? Przecież Nitro dostał bana, miał zasięgi gigantyczne. YouTube banuje rzeczy dopiero jak bardzo dużo ludzi wytyka tą rzecz, bo YouTube, wiesz, jak nikt nie wytyka, no to chętnie zgarną pieniądze z tych filmów. Ale jak już ktoś wytknie, to YouTube mówi, kurde, wiesz co, nie przyuważyłem, już banuje oczywiście. Przy media mainstreamowe. Co więcej, sami twórcy przyznają się, i to że... to nie tylko YouTube, to każda firma tak robi. To, co się dzieje, jest za mocne na platformę YouTube. Nawet w obliczu takich scen twórcy nie przepuścili okazji na zyskanie kilku dodatkowych followersów. Na ekranie możemy zauważyć planszę informującą, że sceny są za mocne dla platformy YouTube, dlatego GOAT zapraszają na Instagrama. Warto to podkreślić. Może polityka tak, pan YouTube Zligi. Raczej YouTube nie zbanuje GOAT, ale może dać zbanować ten film i dać im ostrzeżenie na kanał i myślę, że to jest realne. W internecie w ogóle jakiś dym jest, ostatnio każdy do każdego się pruje o byle gówno, albo znane osoby same robią jakieś gówno, żeby to wszystko napędzić, tak jak ta typiara od Gargamela, nagle top jeden temat w socjal mediach, one nagle udostępniają materiały na
Została ofiarą kilka lat temu trochę sus. Posłuchaj, dla mnie to wszystko. Ja to tylko ciebie oglądam. No, tutaj komentujemy to, tak? Ja mówię, co macie myśleć, tak? Wy mi mówicie, co mam myśleć, ja wam mówię, co macie myśleć, i każdy nie wie, co dalej myśleć, i potem wchodzi, ogląda, nie wiem, ale się dowie, wie, co ma myśleć. Rozumiesz? Nikt nie wie, co ma myśleć. To jest problem. Takich treści? Nie ma Co problemu. ja mam Przecież myśleć można na ten przenieść temat? uwagę widza na Instagram i tam zbudować sobie zasięgi. Organizatorzy wyjątkowo są zachwyceni i zadowoleni z tego, co się dzieje, ignorując skutki tego, co robią. Tak, senpai. Sylwester Wardenga wprost mówi, że zdarzenie mu się podobało. Czy? Ale cholera, chyba się dobrze bawiłem na tych walkach mimo wszystko. Tak jak i Free Fighty mi dostarczają, Też się czy to dobrze bawiłam. rywalizacje sportowe. O, z wyrol, sam mówiłeś. To właśnie mam wrażenie, że się dobrze bawiłem. Być może to ze mną jest coś nie tak, Jeśli ale... chodzi o format, który został wprowadzony, ja uważam, że on był zajebisty. Trzeba po prostu tą ostatnią konkurencję dopracować. To, że komuś coś Będzie podoba, nie znaczy, że jest to krychu. powód do dawania Krycha. tego na Ale nie platformę. dziś. Nieważne, czy ktoś lubi walki kogutów, psów czy topiących się kobiet, to po prostu nie jest dozwolone. Dzięki Agu Pizza za 2 lata. Na platformie YouTube. Dodatkowo Sylwester Wardenga nie przyznał się, że doszło do takich drastycznych scen Krzysztofowi Stanowskiemu. Siedział Tak, obok, fazi, co próbując się prawda, no. wybielić, że ich program to wcale nie jest taki zły, jak inni go przedstawiają. Bardzo. A w przednią. Znaczy Nitro tam oficjalnie za coś innego chyba dostał bana, że nagrywał na innym kanale, jak miał bana za jakieś gówno. Więc oficjalnie to nie wiadomo za co. Znaczy to jest oficjalne, a naprawdę to chcieli się Hago pozbyć, bo był niewygodny i tyle. To chyba nawet jest w materiale, że nie można ciągnąć za włosy, nie można podtapiać. No ja na... Taktyka dowolna. Podtapianie jest dozwolone? Podtapianie jest dozwolone, natomiast jeśli ktoś będzie podtapiał poniżej 20 sekund, to wyciągamy, ratujemy. Nie, no Trochę ale mnie przy walkach obraziłeś. Sylwek to jest sędzia, są medycy, u was byli medycy? Słucham? U was byli medycy? Popełniliśmy kilka błędów, na szczęście nic się nie stało. Podtopiłam się, ubrudziłam się, nie mam jednej rzęsy, nie mam włosów, zostało. Znowu się włosy. Nie no, z tym Nitrem powiem wam tak, może nie uwierzycie, ale ja całkiem lubiłem go. Mimo, że miał odklejki i był czasem patusem gigantycznym. To lubiłem czasem obejrzeć, bo nieraz się mądrze wypowiadał na różne tematy i według mnie nie powinien dostać bana, bo wyzywał ludzi w czasach, kiedy każdy w internecie wyzywał ludzi i to było raczej normalne. I czemu go mają banować za rzeczy, które kiedyś były normalne? Mogą mu, nie wiem, dać ostrzeżenie za, albo po prostu pokasować te filmy. Czemu? No prawo nie powinno działać wstecz. Wiem, że to jest platforma i tak dalej, to jest trochę coś innego. I wiesz, mogli pokasować filmy i dać spokój i tyle. Ale oni go raczej usunęli po to, bo był problematyczny. Woleli go zamieść pod dywan i udawać, że to nie u nich się dzieje. Tyle. No tak, Gimper robił podobne rzeczy, tylko się zmienił i nikt mu nie wyciągnął tych rzeczy, więc nic nie zrobili. Ale to jest, wiesz. Co prawda finał nie był zbyt Gry emocjonujący, ale tak, małżeńskie? Może to się gratuluję dla was obejrzymy. dziewczyny piękne. Ty też. Chodźcie. Dajcie Julce wody. Co tu się dzieje? Ale tak w ogóle nie. My zrobiliśmy taki casting, że my mamy walecznych zawodników i oni nie odpuszczą na boisku, nie? Format jest rozpatrywany przez pryzmat tej najbardziej ostrzejszej, najostrzejszej walki. Natomiast te pozostałe, tam nie było łamanych aż tak tych zasad. Znaczy tu się Dziewczyny się po prostu robiły zapasy, były w błocie i walczyły o tą piłkę. Wardenga twierdzi, że obowiązywały zasady, że nie można się Jak podtapiać i mroczek, że czego nie oglądałem? dopiero w trzeciej walce zażartował, że można to robić.
ale każdy, oglądając tamten odcinek, jak doskonale wie, że Vardenga przed konkurencją ogłosił wszystkim głośno, że podtapianie jest dozwolone do 20 sekund. I wiele razy w filmie zachęcał do przemocy uczestników. Nie ma znaczenia, że teraz nazwie to żartem, skoro dziewczyny się go słuchały. Widocznie one nie traktowały tego jako żart. Dziewczyny faktycznie się podtapiały, a podczas walk dalej były zachęcane do przemocy tekstami typu podduś ją, odetnij jej tlen. Jeśli to był żart, to najwidoczniej dziewczyny biorące udział w show go nie zrozumiały, bo napędzało to ich agresję. Jak mogłeś zobaczyć, to co się wydarzyło, dobrze obrazuje, do czego zdolne są osoby pod wpływem presji wydarzenia, autorytetów, idoli, czy osób wyżej nad nimi postawionych. Zasady, format, pomysł, czy autorytet prowadzących pozwoliły na stworzenie okoliczności, w których przemoc jest wynagradzana. Gregorino. Show nie wygrały dziewczyny mające najlepsze wyniki sportowe, ale te, które zaryzykowały swoim zdrowiem oraz miały najwięcej agresji i brak skrupułów. Trzeba zadać sobie pytanie, jaki to daje przykład widzom oraz innym twórcom? Przesuwa to granice tego, co jest dozwolone medialnie jeszcze dalej, jeśli oni, youtuberzy o największej rozpoznawalności, tworzą treści daleko z podtapiania, to dlaczego inni twórcy nie mieliby zrobić tego samego? W naszej ocenie jest to przecieranie szlaków internetowych dla akceptacji przemocy. Osoby, które wygrały to show, siedzą sobie na konferencji obok największych influencerów w Polsce czy najbardziej rozpoznawalnego dziennikarza Krzysztofa Stanowskiego. Daje to jasny przykład gloryfikowania. A co on tam osób w ogóle robił? Czemu on tam jest? Przemocowych w mediach, które nie dostają nagrody za to, że miały dużo samodyscypliny, zaparcia, pomysł na siebie czy talent, tylko za to, że były zdolne do przemocy. Dodatkowo to show było opakowane jako wydarzenie sportowe. Witajcie w wielkim widowisku sportowym, które... Mordercza opona, taki film był, przyszło mnie, no i ważne. Dziewczyny wyłonione z tego eksperymentu społecznego siedzą na wydarzeniu oznakowanym Kanal Plus Online. Jaki to daje przykład widzom i twórcom? Czyli ga, jeśli przemoc jest przepustką na wejście... Internet teraz robi się tak grzeczny właśnie przez... robi się grzeczny! Ty ostatni tydzień byłeś w internecie? ...do tego kręgu, to nie ma się co dziwić, że takie środowiska przyciągają takie osoby. Rodzice nie mają świadomości, ostatnio w internecie się dzieją takie dymy. Ogólnie w internecie przez lata ostatnio jest coraz grubiej. I to GOATS, no, też to podbija, nie? Ale to nie, chyba to fame przecież. To bardzo, no dużo rzeczy. I czasem tam kogoś usuną z internetu. A raczej nie usuną całkowicie, tylko ktoś straci iluś tam widzów, ale dalej jest, ale no raczej idzie to, wiesz, coraz ostrzej. Bardzo, rozrywka się zmieniła na YouTube. Wyobraź sobie kiedyś dramy w internecie. Dramy w internecie kiedyś. Zarabiasz z nagrywania filmików. Zbierasz donaty na nowy komputer, rozumiesz? Nie robisz daily filmów, a mówiłeś, że zrobisz serię w dupę z Gears of War, ty śmietniku, pieprzony, nienawidzę cię. Rozumiesz? Kiedyś dramy tak wyglądały. YouTube. Jeśli to można w przestrzeni medialnej, podtopienia, duszenie i zachęcanie do przemocy, to czego nie można? Gdzie leży granica, po której wszyscy... Zapomniałeś o Igalu i Rafatusie, to dopiero była patola, no. Tak, w pewnym sensie racja, no. Był taki krótki moment, a czy z rok może trwały ten moment z tymi pato streamerami, tymi największymi. Ja pierdzielę, przecież to dziesiątki tysięcy widzów oni mieli. Oni mieli takie wyniki, że to jest luj. I pamiętam, że Boxel często chyba wybijał tych ludzi. Też ciekawe. A potem założył Fame MMA, żeby legalnie móc promować ich, a nie, że niby... No nie ważne. Dzięki, Eryk. Powiedzą, że to degraduje tkankę społeczną. Czy na pewno chcemy wychowywać... Takich dziwi, ale prawda jest taka, że ludzie lubią przemoc i erotykę i pokazuje to właściwie cała historia od początku, jak choćby głupi gladiatorzy, potem sporty walki, a ten się dziwi. A czy nie, on się chyba nie dziwi. Bardziej ma pretensje do twórców, a nie do uczestników, wiesz? Buzunę dał na Goliborde 8 zł. Dzięki. Dzięki za pomoc z AFC ZNB. Aha, to udało się to rozwiązać? A to mi nie napisałeś na priv, a miałem do ciebie pisać. No to się cieszę, że się udało.
Dzięki. Dobra, widzowie zaraz napiszą, że to jest ustawka, aleluj. Ja się cieszę, że się udało pomóc z widzowi. Czy nasze dzieci w społeczeństwie, w którym dziecko wchodzi na YouTube'a i na miejscu pierwszym kartę na czasie dostrzega konkurs przemocy, Self Dono? Chyba Rel Dono napisz. Dono dobrze mówi. Nagrywanie krytyki lub komentarza o takich zjawiskach jest o tyle problematyczne, ponieważ producentom takich treści zależy na tym, żebyś pokazał swoje... Dzięki, Olivia, za 4 lata. Kiedy się film oglądało w kilku częściach na ty, bo filmy można było dodawać po 5 minut? Czekaj, co? A, kiedyś było tak, że było ograniczenie na filmy. I od iluś subów chyba je zdejmowali, no. Było coś takiego kiedyś. Chyba ci o to chodzi, tak? Oburzenie. Treści są zaprojektowane pod polaryzację. Znam i szokowanie. Znam tą grę, jestem bombowcem. Taktyka, nieważne co mówią, ważne żeby mówili, jest bardzo skuteczna w dobie dzisiejszych algorytmów, a twórcy bezlitośnie... A czy Anon, to że ludzie zrobią wszystko dla wyświetleń, to jest jasne. Tu właśnie dlatego on krytykuje twórców, bo oni specjalnie dobierają takich ludzi, co wiedzą, że chętnie... Nawet na nago w tej wodzie się będą bić, jeżeli zastaną za to kilka followów. Dzięki Pimliko. Wykorzystuję to lata. Na swoją korzyść. Też będzie zadyma. To będzie, wydaje mi się, to że będzie mocno. Wydaje mi się, że najwięcej kontrowersji przed nami, a nawet mamy już w planie również jeszcze bardziej mocne rzeczy, tylko już nagraliśmy coś, co za chwilę zobaczycie, co wydaje mi się, że przebije kontrowersją. Tylko ten film też racja, nic nie zmieni ten film. To, że ludzie będą narzekać na Goat chwilę i tak pójdą obejrzeć kolejny odcinek. No już są takie czasy, że nagrywanie na kogoś filmów i tak nic nie daje. Naprawdę, ktoś sam musi odejść z internetu, tak jak z tym Gargamelem. Tak naprawdę on mógłby pewnie wrócić do internetu. No i teraz pytanie, czy wróci, czy nie, to już od niego zależy, a nie od ludzi. Odcinek pierwszy i to jestem przekonany, myślę, że... Następnym problemem jest zmienianie znaczeń słów oraz normalizowanie przemocy. Przemoc jest przekształcona i łagodzona. No tak, dostał nitroperma, tylko on dostał za tam byle gówna, ale go zamietli pod dywan. Tutaj raczej nim perma nie dadzą, tylko najwyżej strajka na kanał jednego, a tam kilka trzeba i dostać. I to po jakimś czasie schodzi, tak? Jak determinacja, szacunek, charakter. Dodatkowo twórcy no, tego raczej, przedsięwzięcia Łukasz, raczej już do tego nie wróci po się tym. Z tego, co się dzieje. Jak ja słyszę, że teraz moje dzieci zobaczą takie rzeczy, to mnie... Po co rodzice dają... No, też prawda. Wybuchali śmiechem, klaskali i gratulowali. Pokazywali, że jest to po prostu dobre, czyli wyrażali aprobatę dla takich zachowań. A był argument, że dzieci będą to oglądać, bo to głupie w sumie, racja. Co więcej, osoba, która zrezygnowała i nie chciała stosować przemocy i narażać swojego zdrowia, została podsumowana przez Sylwestra Wardęgę, że to dziwne, że nie chce w tym Broczek, uczestniczyć. Broczek, może zagram, no? Znam tę grę. Nie chcę. Serio. Mega dziwne. Serio, no weź spróbuj. Ale chodzi o popyt, naprawdę. Twórcy to ogólnie mniejszy problem, bo skoro jest popyt, to jest podaż i temu to kręcą, a on używa argumentu, dzieci oglądają, ale to wina głównie tego, że ludzie są gotowi się... Za chwilę blasku, to powinno się głównie opluwać te lacki, żeby chodzenie do takiego programu to wstyd. Ale już jest taki trend, że tego się nie zatrzyma, to nie ma znaczenia. W sumie ten film i tak nic nie da, no to jest takie gadanie, byleby gadać raczej. Wydaje mi się, że i tak tego już się nie zatrzyma. To tak jak z tymi, co oglądaliśmy tam, co promowała, żeby, wiesz, żyć sobie z nagrywania POR, czy tam OF i tak dalej. No też jest to popieprzone, że ludzie tak robią, ale to jest rzecz, którą też ludzie pewnie będą szli, bo są z tego łatwe pieniądze i jest coraz więcej ludzi, którzy dadzą na to pieniądze. No to jest tak chyba już idzie w tą stronę świat. I można się denerwować, ale raczej tak będzie, nie? Już dużo widziałam, boję się też o jakieś kontuzje, nie chcę próbować. No wiesz, jest coś takiego, że nawet jak masz to OF i niedużo ludzi cię ogląda, ja nawet mogę być tym przykładem, mimo że nie mam OF. Mnie dużo ludzi nie ogląda, czy to na Twitchu, czy na YouTubie, a i tak od lat jestem w stanie sobie żyć
dzięki kochanym widzom. I nie muszę pokazać dupy i ten, chociaż śmigło dla widza wyślę. Ale zobacz. A takie dziewczyny, co OF prowadzą i ludzie, którzy myślą, że będą z tymi dziewczynami, jak wyślą im $2, a tym dziewczynom chętniej wysyłają. Przecież to jest jasne, że dziewczynom chętniej ludzie wysyłają donaty i pewnie na OF jeszcze chętniej, bo myślą, że a może się uda, wiesz o co chodzi. No, to jest problem trochę skali, że jest tak dużo miejsca dla każdego w internecie, że nawet z niedużej ilości widzów na takim pewnie OF da się żyć kilka razy lepiej niż jakby się poszło do pracy takiej zwykłej. Nerwa pokazał dupę, no. Czy bliscy organizatorzy zgodziliby mu pozwala na uczestnictwo w takiej konkurencji, w której ktoś cię może podtopić w błocie, dusić czy przewrócić, doprowadzając do bycia przygnieciem przez oponę ciężarówki? Dziewczyny uczestniczące w show są również przedmiotowo traktowane. Kiedy zgłaszają... Ja mam ciężką tyrę akurat, no bo ja jestem reaktorem, nie? Że tracą włosy, paznokcie, słyszą bagatelizowanie... Imagine, że w przyszłości baby żyją tylko z OF, nic... i nic innego nie robią. Ale wiesz, jest to mało prawdopodobne. Bardziej prawdopodobne jest trochę inna rzecz. Że na przykład jakaś dziewczyna pracuje sobie normalnie i na boku ma OF i wiesz, i tam ma dodatkową pensję. O, to jest bardziej prawdopodobne. Panie problemu i zachętę do dalszej rywalizacji, czyli odkupimy wam wszystko, bo show musi trwać. Nie pozabijajcie się, ale to była, której się stała krzywda, to czepy straciła tylko. Co odkupimy je i tak dalej. Robimy jej rzęsy i włosy. Jeżeli na przykład któraś wam złamie nos, zrobimy. Film pokazuje, że organizatorzy nie liczą się z uczuciami, emocjami, strachem, a nawet fizycznym bólem. Też się wydajesz pieniędzy na głupoty, jesteś jednym z normalniejszych ludzi? No wiesz, no. Powiem ci tak, i tutaj trochę debilne, co ja gadam, bo przecież ty mnie chwalisz. Ale ja też tak myślałem, że jednym z najnormalniejszych ludzi w internecie jest Gargamel, a zobacz co wyszło. Także no, ocenianie ludzi, wiadomo, no ja robię live'y, on raz na rok się pokazał w filmie w internecie, więc trochę coś innego. Ale no ciężko jest mimo wszystko ocenić ludzi przez pryzmat tego, jak się pokazuje w internecie, niestety. I doceniam oczywiście, że piszesz, że jestem jednym z normalniejszych i tak dalej. I mam nadzieję, że tak jest ze mną serio, ale no jest to ciężkie, no po tym co się stało, oceniać ludzi w internecie jeszcze bardziej niż to było do tej pory. Trochę jest smutne. To jest główna przyczyna problemu. Wiele masz osób... na boku trzynastkę? Winia dziewczyny biorące udział, zupełnie pomijając, no, kto stworzył to środowisko. Kto zachęca te osoby, kto je werbuje, kto obiecuje im sławę. Gdy dziewczyna upada, no tak, z oponą ciężarówki, prawda, która waży od 35 do 50 kg. Dzięki Shiner za 12 lat. Sprawdzeniem, czy jest zdrowa, jest pytanie, czy wszystko jest w porządku, która pod presją i przy kamerze odpowiada, że wszystko jest okej. Okay. Dodatkowo Wardenga komentuje, że według niego to nie było... Jakbyśmy cię poznali IRL przy yerbie, to by przyjechało jakieś ECPU albo coś? No, jakbyś był CCPU, to no wtedy byś... Tak, tak to bym nie wyszedł, nie? Mocne uderzenie. Nie, według mnie to nie było... Nie wiem. Kłas. Dziewczyna krzyczy z bólu. Ile ja co by się musiało robię. Stać, żeby można zrobisz? Było zaliczyć, że to było nie mocne. Dziś, ale zrobię. Tutaj no. Też widać niedługo. Podejście organizatorów do uczestniczki. Przygniata... Jak chłop robi odcinek w roku i tak naprawdę nie udziela się ta IG, pewnie za bardzo nie pokazuje swojego życia, nie wiadomo. No niby racja z tym Gargamelem, ale jednak... No jeszcze takiego... Nie wiem jak to powiedzieć. No nie doznałem takiego upadku, czegoś, kogo myślałeś, że znasz, a jest coś innego, no tak 180 stopni. To w internecie to raczej czegoś takiego jeszcze nie widziałem, ale ja też jakimś fanem wielkim ludzi w internecie nie jestem. Po prostu tak oglądałem Gargamela od lat i wiesz, i to jest dziwne. No takie znaczy, rozczarowanie. 10-kilogramowa opona. Normalną reakcją człowieka byłoby musicie obejrzeć lekarz. Jaką mamy reakcję w programie? Dziewczyny... Ale na przykład na tego.
A dobra, ty, czemu ja o tym teraz gadam, oglądając jakieś gówno? Zaraz pogadamy o tych tematach. Muszę walczyć w dogrywce. Kiedy uczestniczka mówi, że ona już nie chce, do końca. To dalej jest zachęcana. Nie, nie, odpocznijmy, to ci przejdzie. To jest definicja narażania zdrowia innych. O co chodzi z Gargamelem? Gdzie trwające show jest ważniejsze od tego, czego doświadczają uczestnicy. Nie jest to trudne. A co, ucho cię boli, ale tak? Co to jest, ej? To odpocznijmy chwilę. Q&A? No nie, nie, ta, nie, trzeba nie, zrobić nie, zaraz. Nie, nie, odpocznijmy. K***a mnie po prostu lepiej. Dalej? A jesteś gotowy na zagrywkę? A k***a, dobrze! Dobrze! Ale czy to żona? Ona ci straszer, pamiętaj, musisz go wygrać, nie? Presja autorytetu jest tak duża, że no, musisz Rukaszu, wygrać nawet nie wiadomo, co się swojego wydarzy. Zdrowia. Tylko, że stojący nad uczestniczkami autorytety nie ryzykują własnym zdrowiem. Oczywiście internet skupił się na tych dziewczynach, zrzucając odpowiedzialność... Zabrałam dość tego filmu. O, te czekaj, on teraz o tym gada, co gadaliśmy, cześć. ...z organizatorów, bo przecież dobrowolnie brały w tym udział, o. Więc to ich świadoma decyzja. To przykładowy komentarz. Mi się wydaje, że robicie z ludzi idiotów i nakładacie na to perspektywę, jakby to wszystko działo się na śmierć i życie. To dziewczyny same się zgłosiły, wiedziały, jakie będą konkurencje i robiły to wszystko po to, aby dostać trochę sławy. Lub co do GOATS, to były żarty z ich strony. A poza tym dziewczyny się zgodziły na uczestnictwo, ich wybór. Jakaś część widowni faktycznie może uznać, że to nie jest wina organizatorów, tylko dziewczyn, to jest wina obu stron po prostu. Brak empatii wobec uczestników takich wydarzeń może sprawić, że ludzie nie próbują zrozumieć trudności i presji, jakim są poddawani lub w jakiej sytuacji życiowej są. To może prowadzić do oskarżania ich zamiast oferowania wsparcia. Nie wszyscy ludzie mogą zrozumieć, jakie presje, obietnice korzyści, problemy finansowe, problemy w rodzinie, chęć przynależności do grupy lub inne czynniki mogą wpłynąć na decyzje młodych dziewczyn, by wziąć udział w takich kontrowersyjnych wydarzeniach. Widownia może widzieć... Ale w pewnym sensie rozumiem tego typa. Wiesz czemu? Oglądałem dokument kiedyś o gwiazdach por... Wiesz o co chodzi. Tylko nie gwiazdach typu znanych. Tylko takich dziewczynach, co ledwo skończyły 18, czy ile tam trzeba być, bo to w USA się działo. I ledwo skończyły i od razu leciały nagrywać za naprawdę grosze, za totalne grosze nagrywały te filmy. Bo myślały, że się wybiją. Nagrały ze 3 takie filmy i wracały do domu bez pieniędzy, rozpieprzonym życiem, no bo te filmy już będą w internecie. No wiadomo, no to nie jest to samo, no tutaj co, no przygniotła cię opona, ale chociaż nie nagrałeś pory za 100 zł, tyle dobrego, mniejsze zło. Widzieć je jako posiadające wolną wolę i uważać, że dziewczyny same wybrały to, co robią. Jeśli nawet jeden z organizatorów powiedział, no, że nie szanon, był gotów ciekawe, na takie no. coś, to co dopiero mają powiedzieć uczestnicy, którzy odczuwali fizyczne skutki tego przedsięwzięcia oraz strach przed tym, co no, może się tak, wydarzyć? Lukasz. Wydaje się, że osoby dobierane do tego wydarzenia nie są dobierane przypadkowo. Musiały być nastawione na przygodę, a influencerzy swoim zachowaniem kierowali uczestników na konkretne zachowania. To tak, jakby zorganizować zawody bezdomnych z walką o jedzenie. Też można to obronić komentarzem, co? Że oni się na to zgodzili. Mając taką pulę dostępnych ludzi oraz autorytet... Nie no, bez przesady, w dupę, przecież to już jest skrajny przykład. Bezdomnych porównywać do dziewczyn, które się zgodziły, żeby się wybić do bezdomnych, którzy walczą o jedzenie, w dupę? Bez przesady, co jest za przykład? To jest typowy, stupy, skrajny przykład, który się bierze, żeby udowodnić swoją tezę. No przecież to jest z dupy. Ja pierdzielę. Bez przesady. To, zawsze znajdą się... Dzięki diabły za 13 lat. Osoby, które zgodzą się na dziwne pomysły. Bycie autorytetem to nie tylko korzyści, ale przede wszystkim odpowiedzialność za osoby, które ci zaufały. Dzisiaj youtuberzy o tym zapomnieli. Sylwester Wardęga uważa, że nie przedstawiają tego jako wzorze. Dzięki Kab Busek. Za 5 lat. Takie wzorce gdzieś tam puszczacie w świat. Znaczy nie uważam, że my to przedstawiamy jako wzorzec. Mhm.
dusi! O kurde, nie tu się waży na pewno. Dawaj! Znaczy nie uważam, że my to przedstawiamy jako wzorzec. Mocne to jest, to w ogóle robi system. Malinowska to jest Sigma. Znaczy nie uważam, że my to przedstawiamy jako... A czy ten Bezry jest w tym filmie, ale on chyba tylko czytał. Nie wiem, czy on bierze udział w tworzeniu tych filmów. Ten lektor to jest ten Bezry, no. Ten, on tam Lola chyba komentuje, tak? Jako wzorzec. Ej! Dzięki kopce, 8 lat. Trochę prawda. Szacunek za ten, ale z tymi... Znaczy nie uważam, że my to przedstawiamy jako wzorzec. Kołciary są lepsze od influencerek z Facebooka. Więcej walki, dziewczyny! Pokażcie charakter, a pokażcie charakter. Tak, znaczy, nie proszek. Uważam, że my to przedstawiamy jako wzorzec. Głębiej kolano, nie wiem, Łukasz, nie wiem nic o tym kanale, poza tym, że słyszę jego głos. Ja wiem, ale jak chcę, jakby wspieram... Jeśli najwięksi influencerzy w Polsce nie ustalają standardów, to kto je ustala? Dziewczyna, która wygrała, chwali... No i to jest problem. Co za zapytanie, kto je ustala? No na pewno to nie powinni być influencerzy, którzy, nie wiem, moralnie czy jakkolwiek ludzie się powinni na nich wzorować. Przecież ci ludzie żyją z tego, że ktoś ich ogląda, więc jest oczywiste, że zrobią wszystko dla... wyświetleń. A to, że Boxdel o tym doskonale wie i bierze specjalnie takie dziewczyny, które zrobią wszystko, żeby się wybić, a on na tym zarobi, to jest nic nowego. Ale to nie powinno się, to się powinno oglądać jedynie dla rozrywki, a nie dla myślenia, że to jest dobre, czy coś takiego. No dla rozrywki, jakoś to takie gówno, że tego się... Ja nawet tego nie oglądałem, nie reagowałem na ten film, wyobraźcie sobie, a reaguję na wszystko. Także nawet ludzie dla rozrywki tego nie powinni oglądać. Jak bardzo to show pozwoliło jej poznać siebie i wytestować charakter. Bardzo dobrze bawiłam, bo ustaliliśmy sobie zasady wcześniej i jakby jaka nie rozumiem, co było w tym złego. Ja na przykład poznałam w sobie nową część swojego charakteru, czyli że potrafię walczyć. W życiu wcześniej bym do czegoś takiego nie była zdolna, a że miałam możliwość spróbowania, powiem wam, że jestem z siebie naprawdę dumna, że po prostu... Ty, nie jestem pewny, ale ona nie współpracuje z Wardegą czy coś takiego? Bo jeżeli tak, tak kojarzy tą twarz, no to jest oczywiste, że będzie go bronić. Czemu ją pytają o opinię? To niech Boxdel jeszcze spytają, czy uważa, że okej, okay, że nagrali taki odcinek. Okej, małe błędy, ale okej. Okay. Spróbowałam, bo to było dla mnie coś nowego. Opinia osoby, która pomaga tworzyć Goats i posiada korzyści z obrony tego przedsięwzięcia. On to powie. Bo gdyby powiedziała coś negatywnego na ludzi, którzy otworzyli jej drzwi do kariery, mogłaby być wykluczona z towarzystwa. Witam, Ninja. Tłumaczenie, że następnym razem będzie lepiej... Najważniejsze pytanie, nie mają własnych mózgów. Jedyna była normalna, uznała, że nie, no i Elo poszła sobie, więc czemu inne nie mogły? Kurde, ciężko powiedzieć. Tutaj ten argument akurat nie wiem, czy jest dobry, bo to są... Inaczej się trochę zachowasz w takiej ekipie. I wiadomo, że są... Tam była tylko jedna osoba, która się zgodziła, a reszta poszła za tłumem. No to i pewnie często w różnych przykładach takich tak by było, że idzie się za tłumem. I czasem się ktoś wyłamia, ale to nie jest częste. Jest godne skomentowania. Ja póki co uważam, że można to rozwijać i to nie jest to przekroczenie granicy i kompletnie mi się nie zgodzi, że jest to porównywanie. Dzięki. Zara. Sesafter dał na Golibordę 5 zł. Nie teraz. Dawaj Zara naguj na to, bo dość. Jak Wardęgę na PH? Kontentem do kamerzystów. Uważam, że tutaj trochę nie, no, ale mnie obraziłeś. Przy walkach Sylwek to jest sędzia, są medycy, u was byli medycy? Słucham? U was byli medycy? Popełniliśmy kilka błędów, na szczęście nic się nie stało, ale na przyszłość będziemy bardziej o tym pamiętać, wydaje żeby... Się, że... Osoby z wieloletnim doświadczeniem w mediach, organizujące gale MMA, tworzące treści dla milionów, posiadające sztaby ludzi, nie wpadli no tak, na to, że Łukasz. Trzeba załatwić nie dość, że opiekę medyczną, to jeszcze udają, że nie widzą, że jak przesuwają w lesie dalej Wardęga granice był. Przemocy w internecie. Do tej pory nagrywa nie było na siebie? Jeszcze tworzenia treści rozrywkowych, stopienia i duszenia na YouTube. Co będzie następne?
Bo jeśli Wardęga, Boxdel, Izak, Błoński i Gola tworzą dosłownie igrzyska, w których można stracić zdrowie, to dlaczego inni twórcy mieliby w podobny sposób nie tworzyć filmów? Skoro najwięksi twórcy w polskim internecie ustalają takie standardy, to inni twórcy mogą mówić: hej, Wardęga też to robił, więc nie ma w tym dzięki nic grono za... Sylwester Wardęga również nazywa zwierzętami dziewczyny chcące zaistnieć. Przydałby się też weterynarz, bo niektórzy zachowują się jak zwierzęta. W swojej prywatnej konwersacji... Przecież on podjuczał te dziewczyny, czemu tak mówi? Chociaż no, w sumie to jest prawda, ale no, sam podjuzał. I próbowały twórców GOAT szantażować o 5000 zł za usunięcie TikToka. Jeśli osoby traktowane są w ten sposób, że można je w każdej chwili wymienić, jak dziewczynę, która zgłosiła, że boi się o własne zdrowie, to nie można oczekiwać wyższych standardów, ponieważ to organizatorzy ustalają poziom. Co ważne, zasady w tych igrzyskach obowiązują osoby na najniższym szczeblu hierarchii. Organizatorzy zaczęli opowiadać, co? Że jak się komuś coś stanie, to odkupią rzęsy, włosy czy nos. To pokazuje podejście do zdrowia uczestników, jak bardzo przedmiotowo są traktowani jako narzędzie do zdobycia wyświetleń. Czy sami organizatorzy wzięli udział w takim przedsięwzięciu, gdzie muszą zaryzykować swoim zdrowiem? Nie wiem, czy to na poważnie. Tam się Wardęga cieszy, mówi coś tam. Nie wiem, czy ten film dobrze robi, że wszystko tam tak bierze, na poważnie. Tam się komuś coś naprawdę takiego stało? Znaczy poza tą oponą? Bez medyków i bez żadnych zasad nie mają powodu uczestniczyć, ponieważ to, o co... Wiadomo, że Wardęga ma zwój rolski humor od dawna. Jakby to powiedział Izak, że jak komuś złamią nos, to mu naprawią, to byłoby dziwniejsze. Walczą te bo to brzmiałoby poważnie. Oni już posiadają. Posiadają pieniądze, sławę, dostęp do pewnych kręgów. Wojtek Gola miał niemałe problemy, gdy miał wymienić imiona zawodnicze, które wygrały. Jeśli miał problem wymienić imiona dziewczyn, które zwyciężyły, to co z resztą dziewczyn, które tylko... A co jeżeli Wojtek Gola ma problem z pamięcią do imion? Chłopie, ja kiedyś miałem rozdać klasówki w liceum. Chodziłem do klasy 2 miesiące i nie wiedziałem, komu dać klasówkę, bo nie znałem wszystkich imion. Bo też za bardzo pamięci do tego nie mam. A on ma problem, że Wojtek Gola, który no ma pewnie 100 biznesów i z ludźmi co chwila gada nowymi, nie pamięta imion dziewczyn, które widział jeden dzień. To jest dziwne. Dzięki Mr. Orochimaru za 5 lat. Ty żyjesz? No żyję. Brały udział. Dlaczego mam pamięć? Pieniądze. Czekaj. Kurde, od złej strony zacząłem. No, dziewczyny są tutaj dla nas no, bardzo ważne. To jest nasza drużyna i trzymamy się razem. Dziewczyny no, pokazały naprawdę ogromny charakter walcząc. Wszystkie były świadome tego, ty, że... ale Wojtek Gola zawsze tak gada na każdy temat, bo myśli, że brzmi dobrze PR-owo. Ty zapytasz go o cokolwiek, on tak mówi. To czemu akurat tu jest to wyciągane? On na każdy temat, tak, jakikolwiek gada w ten sposób. Witam, no, Adamczyk. Widziałem to, widziałeś, co wyjaśniłeś ze sobą. Witam, widziałeś. Ty znasz po imieniu wszystkie te dziewczyny? Czyli ktoś się, Basia? Dawaj, no, dawaj, Wojtek, dawaj, trudne. Wojtek. Trudne. Może być ksywka. Tutaj pani Weronika. Dobrze. No, pamięta. Pani Ola? Dobra. Kamila? Klaudia i Holly Polly. No może być. No pamiętał. Ale ogólnie my jakby staramy się, no, słuchajcie, no co, to nie jest tak łatwo, jak mamy co chwilę masę odcinków, masę dziewczyn, bo to tak naprawdę już się przewinęło. Przed chwilą mówiłeś o tym, jak blisko jesteście, jak pracujecie. Należy zrozumieć, że odpowiedzialność za treści umieszczone na YouTube spoczywa zarówno na twórcach, jak i na samym serwisie. Twórcy mają obowiązek rozważania konsekwencji swoich działań oraz wpływu, jaki mogą mieć na widzów. Wielu z nich jednak, często pod presją konkurencji o uwagę widzów, sięga po coraz bardziej drastyczne i kontrowersyjne zagrania. Z drugiej strony, YouTube jako platforma ma obowiązek monitorować i regulować treści zamieszczane przez użytkowników. Choć strona ta wprowadza różne polityki i mechanizmy walki z treściami nieodpowiednimi lub szkodliwymi,
to nadal pozostaje wiele do zrobienia, aby efektywnie kontrolować przekazy, gdzie narażone jest zdrowie uczestników ku uciesze organizatorów. Chciałbym cię zostawić z przemyśleniem na koniec. Jeśli można na YouTube zachęcać do podstawiania i podwyższania i robić na tym show, to czego nie można? Ciężko określić, gdzie leży granica, ponieważ ona cały czas się przesuwa. No codziennie tak. Niezauważalnie się gotujemy. To efekt gotującej się żaby. Jeśli żabę wrzuci się... Ty, to jest akurat prawdziwe co do internetu. ...do gotującej się wody. 10 lat temu, nawet najlżejsze drama z dzisiejszego roku, 10 lat temu to byłoby coś, za co po prostu kogoś by... No, IRL pobili po prostu takiego youtubera. Pobiliby go IRL. A w dzisiejszych czasach najcięższa drama nie ma znaczenia. Więc efekt gotującej się żaby jest najtrafniejszym argumentem z tego filmu. To momentalnie z niej wyskoczy. Natomiast gdy włoży się żabę do garnka z zimną wodą, której temperatura stopniowo rośnie, nie zauważy, że zaczyna się gotować. Jesteśmy właśnie taką żabą w dzisiejszym społeczeństwie, w którym przemoc i pogoń za wyświetleniami jest normalizowana z dnia na dzień. Zamiast się upokarzać i walczyć w błocie, możesz zakupić e-booka lub audiobooka, jak zdobyć wymarzoną pracę no i tak, zarabiać pieniądze w godziwy sposób. Dziękuję za... Serwis powinien być jak telefon, nie wprowadzać cenzury, tylko dostosować się do prawa danego kraju i jemu podlegać. Internet nie jest od wychowania bąbelków. Powiem ci tak, to wszystko jest oparte o reklamodawców, a nie o to, czy jest coś moralne. Jeżeli coś nie jest pokazane jawnie, tak jak w tym filmie Goats, to pewnie zielonego dolarka do tej pory miało, a teraz pewnie filmy będą żółtym na wszelki wypadek, bo YouTube nie chce kontrowersji oficjalnie. A nieoficjalnie to ma w dupie te rzeczy. Bo tu chodzi o siano. To obejrzmy to w tym czasie w takim razie. Klepsydra, nie znam tego kanału, ale... Czekaj, a to nie jest ten kanał, co nagrywał tam Czemu Abstra ma długi? Nie, czekaj, to Wardęga chyba. Nie pamiętam, dobra, ja mam pamięć ciężką, nieważne. Nigdy nie traktuje się poważnie, nie ze strony drugiej osoby. Zawsze to jest takie, a no powiedziałem. Czemu kupiłem grę na niebie i mi zaczął skakać papież po ekranie? Może dlatego, że jesteś grzesznikiem i powinieneś się wyspowiadać i wybudować kościół, żeby ci odpuścili grzechy? Bo kłamiesz? Perfidnie? Nigdy nie traktuje się poważnie, nie ze strony drugiej osoby, zawsze... Wczoraj kupiłem w Slinku od Spartanixa na Enebie Lego Star Wars, co na Slinku kosztuje 150, ja kupiłem za 18. I to z PSC 100, to wygrałem na konkursie Polsat Games. Mega polecam, 132 zł w kieszeni, no i ładny uroczek, to mi się podoba. Nie dość, że wygrałeś na konkursie, to jeszcze tanio GRK ESG. Dawaj BTRMC modpack. Grałem. Gadałem o jakimś modpacku, ale nie wiem, czy zrobię jeszcze przed tym. Chyba nie. Spidermana chyba będzie wygrali. W tym tygodniu. To jest takie, a no odpowiedzialnie. Oj. Dobra, nieważne. Oglądamy. Gargamel, licencja na niemoralność. Nie widziałeś, jak widziałeś ten film, to obejrzysz jeszcze raz i go komentuj. Wczuj się. Reaguj mocniej. Słyszysz? Reaguj mocniej na czacie. Nigdy nie traktuje się poważnie, nie ze strony drugiej osoby. Zawsze to jest takie, a no odpowiedzialnie, oju, a... Nie branie, nie jak... Co to było? Jestem zażenowana, zniesłaczona, przerażona, aż się chce wiedzieć, że oni tak na poważnie. A, to jest... Strony drugiej osoby. Bo on gada, ten głos w tle, to jest chyba z tego filmu o tych podrywaczach, co Gargamel kiedyś nagrał, tak? Kiedyś Gargamel, pamiętam, nagrał taki film na takich podrywaczy. Że oni tam uczyli, jak podrywać dziewczyny w jakiś tam creepy sposób. Zawsze to jest takie... CPU? Nie, tu nie chodzi, że dzieci atakowali, tylko... no dorosłe, chyba. Chociaż nie pamiętam już tam, jak to było. To był stary filmik. Nauczył się od nich? No, chyba tak. A, no odpowiedzialnie, oju, a... Nie branie nie jako informacji zwrotnej jest sporym problemem przy próbie rozwoju. Na przymnie? Ani razu. I z klubu? Nie dotykaj mnie w ten sposób! Że zmieniasz się w błędnie krążącego po świecie narcyza. Narcyzy... To oznaka strachu i słabości. A tak naprawdę jesteście jak słabo złożone papierowe samolociki. Macie stabilny lot przez 2 sekundy, a potem zaczyna brakować siły. I spadacie na łeb, spięcie.
piętra, odkrywając swoje prawdziwe kolory, udowadniając, jak nikim jesteście. Macie biedne nastawienie, u fundamentów którego leży... Nie mogę przestać oglądać tego filmu. Jest tak dobrze zrobiony, śmieszny, porusza naprawdę duże problemy w społeczeństwie i do wszystkich kobiet, które myślą, że każdy mężczyzna jest taki, zrozumcie, że tak nie jest i przepraszam w ich imieniu. Fakt, że to wy jak pieski z wywalonymi językami hurtowo biegacie za laskami, zwiększając swoje szanse, marząc o tym, by któraś była na tyle albo naiwna, albo pijana, by pozwolić wam się dotknąć. Możesz mnie zaufać? Tak. I serio, dalej myślicie, że to po... Ten filmik jest tak zmontowany, że ja pieprzę, ale trochę smutne jest to, że przez to, co się stało, no mogą ludzie traktować ten stary filmik, jakby to był... No ten filmik nadal jest zły o tych podrywaczach. To, że Gargamel jest jednym z nich, to jest inna sprawa, ale nadal jest to złe, nie? Po waszej stronie leży jakakolwiek kontrola? Dzięki, Superlaczek. Ktoś z was mogli zobaczyć wczorajszego wieczora, polski internet obiegła szokująca informacja. Otóż to okazuje się, że była już dziewczyna Gargamela nagrała 8-minutowego TikToka, dokładnie objaśniającego, jak wyglądał związek z nim i jaki koszmar musiała przeżywać w tej relacji. Ale od początku, jeśli żyliście pod kamieniem i nie wiecie, kim jest Gargamel, to szybkie info dla was. Gargamel, a właściwie no tak, Igor, ktoś ma 28 lat i od ponad 10 lat prowadzi z sukcesami swój kanał na YouTubie. Jego popularność zaczęła gwałtownie rosnąć, kiedy zaczął lat. Się zajmować on tematyką innych youtuberów na swoim... O, to jest ten film! O tych podrywaczach. Jak zdobyć każdą kiedy w kilka sekund. Ciekawe. Kanale. Myślę, że śmiało możemy powiedzieć, że Gargamel samodzielnie zniszczył wiele kanałów na YouTubie, słusznie wytykając im błędy, które robią. To po dramie z Gargamelem Mateusz Chmielarek zniknął spoko, z YouTube na zawsze. Spoko. To po dramie z Gargamelem Wardęga utracił na wiarygodności w oczach wielu ludzi. To po dramie z Gargamelem Karolek... A zresztą. No i... Dzięki, Igor. Karolek ostatnio chyba walkę wygrał, nie? Dzięki, to właśnie 3 lata. Mógłbym tak wymieniać bez końca, ale myślę, że zgodzicie się ze mną. Dlaczego on pokazuje komentarze z 4 lat? Przez to nie ma sensu, bo jak on się zachowywał w tamtych czasach, jak nagrywał ten film o podrywaczach? O, bardziej jest dla żartu pokazane taka ironia losu, te komentarze. Jak się źle zestarzały. Że ludzie wychwalali Gargamela i tak dalej, a w sumie on to robił, co na tych filmach krytykował. To chyba po to jest to pokazane, taki bardziej... No wiesz... No może przez ostatnie lata Gargamel był ironia trochę szeregiem polskiego YouTube'a. Bywa. Nawet pod jednym ze swoich odcinków zatytułowanych Jak zdobyć każdą kobietę w kilka sekund, gdzie objaśnia on, jak działają sekty uwodzicielskie, możemy zauważyć komentarze cicho? Takie jak... Gargamel jest bohaterem wszystkich kobiet w tym kraju. Pracuję, bo. Tylko, że teraz już chyba nie. Wczoraj w godzinach wieczornych na światło dzienne wyciekł TikTok z konta byłej dziewczyny Gargamela, Laury. Pracuję, Laura zaczęła spotkać się z nią w marcu 2020 roku. Coś, co jest ważne do zaznaczenia, to fakt, że miała ona wtedy 16 lat, a Kuba 25. Widzowie, co o tym myślicie, o tej różnicy wieku? Wtedy 16 lat, a Kuba 25. 16-latka i 25-letni facet. Dzięki bardzo, 25 lat. Bo w sumie to jest... To nie jest takie proste, mi się wydaje, że to nie jest takie czarno-białe. Bo to różnie może być. Wiadomo, no to jest trochę creepy. Ale... Na przykład jakby miała 18, a on 27, czyli nadal ta sama różnica wieku, to byłoby to normalniejsze? Bo to też może chodzić bardziej o to, że nie jest duża różnica wieku, tylko ona jest młoda. Chyba bardziej o to chodzi, nie? A nie, że różnica jest 9 lat. Jak sama Laura zaznacza, twierdzi ona, że jest ofiarą groomingu. Ona za stara? Co ty piszesz? I agresywnych zachowań. Kurde, jak ona mówi cicho, ja nic nie słyszę. Jak sama Laura zaznacza, twierdzi ona, że jest ofiarą groomingu. W 2020 roku padłam ofiarą groomingu i agresywnych zachowań przez znanego wam wszystkim Gargamela. Teraz jest... A jakby ona miała 12, a on 21, ty rzeczywiście jest nadal ta sama różnica. No. Dzięki pan Wiesiek za 38 lat. Witam. Nie no, nie, nie, nie no.
Według mnie sasolka powinna mieszkać ze starymi, którzy za 99% daje mi siano na życie, a nie ze swoim prawie 10 lat starszym chłopem. No racja, też mi się wydaje, że jest to dziwne. Jakby ona miała 18, 27, niby nadal jest ta sama, albo ona miała 20, 30, niby jest dalej ta sama, czy tam 29, ale jednak ona jest wtedy starsza, więc jest bardziej świadoma, a 16-latka to jest mało w sumie. To bardzo ważne, abyśmy zatrzymali się w tym momencie. Jakby miała 8, a on 18. Gdyż grooming może być dla was opcją. To 9 by miała. W czerwcu 2010 roku weszła w życie nowelizacja kodeksu karnego. W kodeksie karnym pojawia się zupełnie nowy rodzaj przestępstwa, uregulowany w artykule 200a kodeksu karnego, tak zwany grooming. Jak miała 1, a on 8? Chodzi o osoby, które za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub sieci telekomunikacyjnej nawiązują kontakt z małoletnią. No to też mi chodzi o to, że ciężko oceniać w przypadku, kiedy są ludzie dorośli, na przykład właśnie gdyby ona miała 18 albo 20, a on 28, to ciężko jest oceniać każdą sytuację tak samo, bo są różni ludzie, nie? I różnica wieku chyba nie jest wtedy największym jakimś problemem w przypadku dwóch dorosłych ludzi. Tylko, no tutaj rzeczywiście ona ma 16 lat, to jest dość mało. ...poniżej 15 roku życia, zmierzając za pomocą wprowadzenia w błąd, wykorzystania jego błędu lub niezdolności do pojmowania sytuacji lub groźby bezprawnej do spotkania z nim. Przestępstwo to podlega karze do 3 lat pozbawienia wolności. W skrócie chodzi o to, że osoba starsza chce wykorzystać co fakt przewagi wieku i doświadczenia, które ma i wybrać sobie ofiarę, a następnie ją zmanipulować. Częste kroki, które można określić w przypadku osoby, która grumuje swoją ofiarę, to po pierwsze, wybór ofiary. Po drugie, uzyskiwanie dostępu i izolowanie ofiary. Po trzecie, odczulanie na dotyk i dyskusja na tematy seksualne. I te punkty są również bardzo ważne do zapamiętania, bo kiedyś już miała miejsce bardzo podobna drama w życiu Gargamela, dokładniej w 2019 roku. Ponieważ Gargamel w latach 2018-2019 spotykał się z dziewczyną o imieniu Diana. Po zerwaniu Diana zdecydowała się opublikować różne zrzuty ekranu prezentujące zachowania Gargamela. A ona ile lat miała? Te zrzuty ekranu opisują bardzo podobne zachowania, o których mogliśmy posłuchać wczoraj. Krok numer 1. Wybór ofiary. Krok numer 2. Uzyskiwanie dostępu i zachowanie ofiary. Co jest? Kuba generalnie zaczął kontrolować takie rzeczy jak ilość posiłków, które jem. Czy mogę coś powiedzieć, czy nie? Czy mogę przełączyć piosenkę, czy nie? Jestem pewna, że on tego nie widział. Jak bardzo jest kontrolujący. On ma taki charakter, że bardzo ingeruje w coś i manipuluje. Najgorsze było to, że często był na mnie zły i pasywno-agresywny. Obrażał się, zalewał miłością? Co znaczy? Był bardzo intensywny, ale tak niezdrowo. Bardzo chciał kontrolować moją muzykę i sam mówił mi, że on mi pomoże, że on załatwi. Co to w ogóle jest? On jej był starym? To ona ile on miała? To pierwsza miała 14 lat? O co tu chodzi? Co to jest w dupę? Dobranoc, Mroczek. Pisanie na tematy seksualne. Jakbym mógł na przykład robić to wszystko naraz, to bym to robił. Ostatnio jak leżałaś na boczku... Właśnie z tą dziewczyną Gargamel miał dramę między innymi nie o to, że chcemy czytać z nim tego. Cały ten fragment brzmi dokładnie tak. Nie no, dupa. Ja pierdzielę. Mam przypomnieć moment, w którym wpadłeś w szał, ponieważ nie chciałem już uprawiać seksu, bo mnie bolało. No tak, ale w końcu zgoda jest dosyć ważna w seksie. Prawda, Gargamel? W seksie chodzi też o wiele, wiele bardziej istotnych rzeczy, takich jak na przykład no, zgoda przede wszystkim. Jak widzicie, to wszystko już zostało udowodnione Gargamelowi w 2020 roku. Co ja przed wami ukrywam? No miliony, nie? W Szwajcarii. Tylko, że po wojnie mi właśnie przywłaszczyli je sobie. Nadal nie chcą oddać. Dzięki GigaChat za 11 lat. Rozumiem, powodzenia w Czechach. Z bardzo prostego powodu. Nikt Dianie nie uwierzył, ponieważ miała ona historię brania narkotyków i również była znana z bardzo wybuchowego charakteru i nie było podstaw, aby Bóg internetu mógł się poczuć jakkolwiek zagrożony. Teraz jednak sytuacja jest o wiele inna, a z pewnością są to bardzo tak, poważne dzięki oskarżenia raz, no. I nie są... Ty, ale ja pisałem z chłopem, co ma Jolkm coś tam w liku, nie? I ja do niego piszę tak, czemu ty masz awatar Roblox na awatarze na Instagramie? On mówi, że to nie Jolkm, to jest fanpage Jolkma.
Dlatego jest Roblox w awatarze. Ja serio, chyba pisałem z AI wtedy, bo ja nie do końca nie rozumiem nawet tych wiadomości. Nie wiedziałem, o co chodzi. Są one bezpodstawne. Nagrania, które publikuje Laura, są dowodem, że Gargamel był wobec niej agresywny. Jolk, to byłeś ty, czy nie? Tak, widziałeś se, kurwa. Tu, tam, sram. Przebij se, tu zrób se kolczyki, tam zrób kolczyki. Zrób się takim Frankensteinem, jak te wszystkie, kurwa, typiary, co ich nikt nie kocha w życiu. Nie, tylko robiłaś tak, kurwa. Możesz mnie tak szarpać? Robiłaś. Tak robiłaś. Możesz? Jaki mam ja wpływ na to? Co ty zrobiłeś? Dlaczego na mnie plujesz? Ty na przykład. Nie dotykaj mnie w ten sposób! Warto coś zaznaczyć. Ja pierdzielę, co tu się dzieje? Ja już to słyszałem kilka razy, te nagrania, bo to oglądałem chyba. Czekaj, co ja oglądałem? To było u Gimpera, czy u tego? Czy u Konopskiego? Ale nadal nie mogę w to uwierzyć, że on po prostu opluł ją. Że to jest. W sensie to się kojarzy z takimi Sebastianami, tu bez obrazy dla widza, co ma tak na imię. Z takim, co w bramie stoi, nie? Takim patusem. W sensie to jest trochę dziwne. Trochę. Czyli, że zachowania, o których mówimy, działy się w 2020 roku. Od tamtej pory Gargamel wypuścił 4 filmy na swój kanał, gdzie dalej prał umoralniać ludzi, mimo tego, że za zamkniętymi drzwiami dopuszczał się takich czynów. I oczywiście. Ktoś może powiedzieć, że to słowo przeciwko słowu. Chciał się poczuć jak Tiger Bonzo i chciał pluć na hejterów. Tylko, że Gargamel przyznał ja to już i napisał już nawet post na Facebooku. Co ty piszesz? W odniesieniu do nagrania, które pojawiło się dziś wieczorem. Mam kilka zdań od ciebie. Przepraszam moją byłą dziewczynę i przyznaję się do popełnionych błędów. To, co zrobiłem w 2020 jest niewybaczalne i nie ma usprawiedliwienia dla mojego postępowania. Jest mi z tego powodu bardzo wstyd, ale jestem gotowy przyjąć wszelkie konsekwencje tych działań. Wiele z was pewnie słyszało plotki na temat mojego rzekomego trafienia do szpitala psychiatrycznego. Napluć na kogoś, ja pierdziele. Nie wiem skąd takie informacje. Tak naprawdę to poszedłem wtedy na odwyk alkoholowy i zacząłem terapię pod tym kątem, na którą uczyszczam do dziś i która uczy mnie zdrowego reagowania na stres i emocje, z którymi kompletnie sobie wtedy nie radziłem. O mojej trzeźwości często mówię na streamach, pracuję nad sobą i z roku na rok staram się być lepszym człowiekiem. Wiem, że nic nie jest w stanie odwrócić tego, co zrobiłem. Skupiam się na dalszej pracy nad sobą i znów z całego serca przepraszam. Kuba. A no dobra, to jednak nic się nie stało. Sorry, to nie wiem w ogóle po co ten film. Tam to było w 2020, potem był odwyk, więc Gargamel w 2023 jest pewnie normalny. Prawda? O, kurwa, nie mogę z tego dziada jebanego. Ja przeskipowałem, jak on chwalił to. Bo ja już miałem tak, ja już przysypiałem, jak on zaczynał o tych preorderach pierdolić. Mówię, dobra, dawaj do The Juicy Stuff. O Lord. Jest, znaczy kopium, to już nie jest kopium, to jest sprzedawanie kopium innym ludziom, żeby przytulić jakieś tam kurwa grosze, żeby tego... Nie wiem w jakim wieku jest Miszor teraz, nie wiem co mu można kupić dobrego. Nienawidzę, kiedy ktoś nadużywa swojej... Co? ...wbrew moralnym. Ty szczerze nie wiem o co tam chodziło. Czemu obrażali Roka Alone? Co tu się w dupę dzieje? Jak można, w sensie, można wyzywać każdego, ale Roka Alone, to już nawet nie ma się do czego przyczepić. Za to, że grał w Hogwarts Legacy? Ja też grałem. To jak to on by mnie pobił? Jakby się dowiedział? Napluby na mnie. Ty, ale czemu obrażał Roka? W sensie, ty, jest tyle ludzi w internecie, którzy odpieprzają gówno i Gargamel obraża Roka? Czemu? Jak on chwalił to, bo ja już miałem tak, ja już przysypiałem, jak on zaczynał o tych preorderach pierdolić. Mówię, dobra, dawaj do The Juicy Stuff. O Lord. Jest. Ja pierdzielę, nie rozumiem. Znaczy kopium, to już nie jest kopium, nie, to jest sprzedawanie kopium innym ludziom, żeby przytulić jakieś tam kurwa grosze, żeby tego...
Nie wiem, na pruty był chyba teraz, znowu, wiem, no. Co mu można kupić? Ja to widziałem, masa. Ktoś chyba. Swojej siły wbrew moralności. A nie, Rocco Gargamelu? To nie widziałem. Miał. Czekajcie. A to cztery dni. Rzeczy, jakie ja robiłem w przeszłości. To się za głowę złapiecie. A nie, to widz mi wysyłał. Bo przy mnie to te wszystkie, kurde, ziomeczki to jest pikuś. Bo J.K. Rowling chyba jest przeciw LGBT? No i? W sensie nie wiem, czy to prawda, ale... Jeżeli tak, co ma do tego Rock Alone? Przecież on obraża Rocka Alone na tym filmie. Gdzie ten film? Zgubiłem się, masa, popsułeś. O, tu. Czemu? Nie rozumiem, czemu jest tyle ludzi w internecie, którzy robią takie gówno i Gargamel wybrał z nich wszystkich do wyzywania Rocka Alone w dupę. Czemu? Przez chore. Panie kopium innym ludziom, żeby... Nie pisz taka damczyk w dupę. Żeby tego... Nie wiem, w jakim wieku jest Miszor teraz. Nie wiem, co, to, co mu można kupić dobrego. Nienawidzę, kiedy ktoś nadużywa swojej siły. Według nich, jak kupisz Hogwart, to nienawidzisz transów? Co w dupę? Nie rozumiem, argument brzmi naprawdę absurdalnie. W ogóle tego nie rozumiem. Teraz pierdolić, mówię, dobra, dawaj do The Juice Stuff. W sensie nie chodzi o to, że Rock jest święty czy coś. Ale Rock w porównaniu do naprawdę, praktycznie w większości, a zwłaszcza teraz, jak wyszły brudy na tyle ludzi, no to przecież on nigdy chyba nic nie powiedział nawet kontrowersyjnego, a co dopiero, żeby go obrażać. Tak po prostu, nie? Można się śmiać tam, że jest dziadkiem, tak jak ze mnie i tak dalej. No to są normalne rzeczy, tylko że Rock jest nawet starszy ode mnie, o dziwo. Ale czemu? Czemu go obrażać? Znaczy kopium, to już nie jest kopium, nie, to jest sprzedawanie kopium innym ludziom, żeby... Rowling nie lubi trans. Rowling napisała Harry'ego Pottera. Każdy, kto gra, czyta, ogląda Harry'ego Pottera, nie lubi trans. Ale czekaj. Czyli jak ja kiedyś oglądałem Gargamela, nie? Równa się, że pluje na dziewczyny, wyzywam je i szarpę? Co jest w dupę, ty? Teraz to do mnie dotarło, jaki jestem patologiczny. Przytulić jakieś tam, kurwa, grosze, żeby tego... Nie wiem, w jakim wieku jest Miszor teraz, nie wiem, co to... Naprawdę jest to dziwne. Nawet jeżeli, ja naprawdę nie wiem, czy J.K. Rowling nie lubi kogoś tam transów, gejów, nie mam pojęcia, bo skąd ja mam to wiedzieć? Ale co to za głupoty? I w sumie ciekawe, czy Rock o czymś takim w ogóle wiedział. Bo chciał zagrać w grę po prostu, strzelam. Rock jest w takim wieku, tak oczywiście to jest strzał, ale Rock jest w takim wieku, że on ma to w dupie. Czy poglądy ludzi, którzy nawet nie tworzyli tej gry, bo ona napisała Harry'ego Pottera, a nie grę Hogwarts Legacy, nie? Pewnie dostała z tego pieniądze, ale no nie stworzyła tej gry. Nie wiem, nie wiem. Kupić dobrego. Nienawidzę, kiedy ktoś nadużywa co to jest masa? Swojej siły wbrew moralności panującej na tym świecie, aby coś zyskać. A tak właśnie robi... Kuba. Na premierze... Ja grałem w Hogwarts Legacy, przecież na premierę nic nie słyszałem o tym, to wydaje mi się, że Rock jeszcze mniej słyszał niż ja, bo on nawet nie reaguje. Znaczy nie, widziałem, że ktoś tam reaguje ostatnio, ale nie wiem, czy reagował wtedy. Ja reagowałem i nie wiedziałem o tych aferach. To skąd miałby Rock wiedzieć? Pamiętacie ten post na Facebooku, który wam przed chwilą przeczytałem? Zaraz po nim pojawił się w niektórych komentarzach efekt aureoli. Tylko nie ja sobie nie oglądam Twittera, to jest prawda. A nie wiem, czy Rock używa. Jednej ważnej kwestii. Zgadza się, Gargamel przyznał się do zarzucanych mu czynów, ale pojawia się pytanie, czy gdyby te zdarzenia nie zostały potajemnie nagrane przez jego byłą dziewczynę, czy kiedykolwiek ujrzałyby one światło dzienne? Czy kiedykolwiek dowiedzielibyśmy się, kim tak naprawdę jest Kuba Huptyś?
bo jak sama Diana pisała... Kuba generalnie... A nie, on to przeczytał. Kuba generalnie zaczął kontrolować takie rzeczy jak ilość posiłków, którą jem, czy mogę coś powiedzieć, czy nie, czy mogę przełączyć piosenkę, czy nie. Jestem pewna, że on tego nie widział, jak bardzo jest kontrolujący. On ma taki charakter, że bardzo ingeruje w coś i manipuluje. Najgorsze było to, że często był na mnie zły. Rock nagrał film na Gargamela po tym? Odpowiedział jakoś na to? I pasywno-agresywny. Obrażał się, zalewał miłością, był bardzo intensywny. Podsumowanie z Rockiem jest w tym filmie? Gargamel skompromitowany, Sitek robi... Sitek to jest chyba... generator frajdy. Dwóch typów podcast martwy, tak się kończy zadzierać z religijnym rokalnym maciaszkiem. Ale tak niezdrowo. Bardzo chciał kontrolować moją muzykę i sam mi mówi, że on pomoże, że on załatwi. Zaraz koło tego screena, którego właśnie przeczytałem, macie drugiego, tym razem ze strony Laury, nie Diany, gdzie jest napisane, że miała ona dramę z Kubą, ponieważ zjadła pizzę. Dlaczego? Bo miała jeść niby zdrowo, ale to była jedyna otwarta rzecz poprzedniego dnia, więc zamówiła sobie pizzę, a Kuba zrobił jej dramę. I to jest chyba najbardziej smutne w tym wszystkim. Że to właśnie Gargamel, czyli największy obrońca praw kobiet i homoseksualistów w internecie, okazuje się być ukrytym narcyzem, który nie potrafi nad sobą panować i wyżywa się zarówno psychicznie, jak i fizycznie na swojej partnerce. Oraz jest on chyba osobą, która tak naprawdę nie wierzy w homoseksualizm, bo jak inaczej wyjaśni... Jak to brzmi? Nie wierzy w homoseksualizm. Co to w ogóle znaczy? Jak to brzmi? I ten fragment audio. To jakaś wiara? Ja, czekaj, bo są gejami wszyscy. O, dzięki Bogu. Dzięki Bogu, że każdy jest gejem, transwestytą. Nerd. Co sobie wymyślą na poczekaniu? Żadna z tych osób mi to w życiu nie podrywała. To daj Amy lepszy. Brzmi to dosyć dziwnie z ust osoby, tak, która jechała jakiś czas temu Karolka za ten filmik, no ale... Tak jak mówię, jestem maksymalnie do granic możliwości tolerancyjny. Powiedział, że jest tolerancyjny, więc wszystko mu wybaczamy. Tylko tym razem nie zapomnijcie, że Laura otwarcie mówi w swoim TikToku, że to przez Gargamela podjęła się nieudanej próby samobójczej. Laura w swoim TikToku wprost zaznacza, że to Gargamel szarpał ją oraz pluł na nią. I jeśli przeprosiny, które on napisał na swoim fanpage'u was przekonują, to jasne, zaufajcie mu. Ale nie zapominajcie o jednej rzeczy. Ostatnie przeprosiny napisał w październiku 2020 roku, kiedy to rzucił PR-ową gadką i starał się zamknąć ten rozdział. W tym samym czasie, za zamkniętymi drzwiami, robił swojej ówczesnej dziewczynie to... Widziałeś se kurwa, tu, tam, sram. Zrób się takim Frankensteinem, jak te wszystkie kurwa typiary, co ich nikt nie kocha w życiu. To. Nie, tylko robiłaś tak, kurwa. Możesz mnie tak szarpać? Robiłaś. Tak robiłaś. Możesz? Albo to. Ty na przy mnie? Ani razu. I spróbuj! Nie dotykaj mnie w ten sposób! To co również jest warte zaznaczenia, to fakt, że teraz już nawet jego byli znajomi odwrócili się od niego i piszą wprost na Twitterze. Reasumując, nie dziwi mnie ta historia. Ja z nim nie mam kontaktu, między innymi przez zachowania śmierdzące człowiekiem, którego słychać na tym TikToku. Napsuł mi w życiu sporo krwi. Traktuję to z dystansem, ale mam urazę i współczuję jego ofiarom. Jerbowanie, kto to jest? Od siebie dodam, że ta sytuacja idealnie pokazuje, jak bardzo w internecie można wykreować siebie na inną osobę. Przez wiele dobrych lat był traktowany jako osoba nietykalna w polskim internecie. Kreował się na obrońcę praw kobiet, w rzeczywistości prezentując zachowania wobec swoich partnerek, które mocno ograniczały ich swobodę w związku. Jeśli ja natomiast miałbym dać jedną radę nam wszystkim, nie hejtujcie Gargamela. Po prostu nie zapominajcie, co zrobił, kiedy będzie próbował wrócić do internetu po raz kolejny. Czy jego przeprosiny są szczere? Według mnie ciężko powiedzieć. Troszkę brzmią jak... No ta, znęcałem się nad tymi byłymi, rozwaliłem każdej psychikę i zachowywałem się pora jak psychol, no ale już jestem lepszy, więc pora na CS-a. Że im więcej osób będzie miało świadomość o istnieniu takich ludzi, tym więcej będzie wiedziało, jak reagować albo jakie podjąć działania, by takie persony powstrzymać. Nieźle. Jako kilkuletni fan Gargamela chciałbym się wypowiedzieć. W komentarzach po tym filmie widziałem głównie osoby niezbyt przypadające za Gargamelem, więc uznałem, że taki komentarz będzie stosowny. Większość ludzi jest słusznie wkurzona na Gargamela, ale ja jako osoba, która od dobrych paru lat traktowała go jako jednego z niewielu wartościowych, merytorycznych twórców, czuję się po prostu zdradzony. Zdradzony przez osobę, którą szanowałem za naprawdę mądre poglądy.
Jest mi naprawdę smutno, po prostu nigdy nie myślałem, że ktoś taki będzie do tego zdolny. Na sam koniec tej za długiej wiadomo wypowiedzi chcę z góry przeprosić za gramatykę. Aha. Użycie fragmentu filmów Gargamela do punktowania jego zachowań. Karolek napisał w przeprosinach Gargamela na Facebooku, żeby wylał na jego resztkę żygów z miski, że Dubiel powinien go wywieźć do Kenii. No właśnie, ty. W sumie Karolek został naprawdę zniszczony. Tak mocno po tamtym filmie. I teraz pytanie, co jest gorsze? Mówienie jakiś głupot na filmie, tak jak Karolek. Po prostu gadał jakieś durnoty. Czy robienie IRL rzeczy, które się krytykuje w internecie, które są serio toksyczne i mega creepy. No ale wiesz. Ale ciekawe w sumie, czy może Gargamel wrócić do internetu, nie? Po tym. Bo wydaje, bo patrząc na internet, ile już ludzi wracało po gorszych rzeczach. Znaczy gorszych. Ciężko mi powiedzieć, ale po dziwnych rzeczach. To wydaje mi się, że nawet Gargamel mógłby wrócić i nieraz gadaliśmy przy jakichś tam ludziach, że skancelują go. Wydaje mi się, że się nie da kogoś skancelować, tak, że serio po prostu przestaną go ludzie oglądać, tylko on sam to musi zrobić. To nieraz to analizowaliśmy, pamiętam. I tutaj jest pewnie to samo. Przecież Dubiel nieśmiertelny, Fagata w sumie robiła chore rzeczy. Nie wiem, czy na kogoś pluła i go biła, ale no, robiła porypane te rzeczy. I co? A tylko też, kurde, ciężko powiedzieć. Nie wiem, czy by miał taki zasięg jak do tej pory, nie? Kamil założył zbiórkę na komputer i musiał potem zmienić imię, nazwisko, wszystkie dane, a tutaj takie, no, czasy się zmieniły, nie? Kiedyś za pokazanie kostki było palenie na stosie, także czasy się zmieniają i dzisiaj się bardzo szybko zmieniają, także wiesz. Jak ktoś odchodzi z internetu, zawsze może się przerzucić na zagraniczny? Problem jest taki, że Bartek, że Fagata jest kobietą, a Gargamel facetem i na przykład taka Maja Staśko nigdy nie dadzą zapomnieć. Nie wiem, czy ktoś na poważnie bierze poza małym community jej psychofanów na poważnie, co mówi Maja Staśko, przecież bez przesady. To jest i tak mało takich ludzi, co bierze to na poważnie. To, że nie da zapomnieć, to nawet, znaczy dobrze nawet jakby nie dali zapomnieć nawet fani Gargamela i nawet jakby dalej oglądali filmy, to by wbijali szpilki, ale wiesz, no porypane. Gargamel powinien zrobić to, co Malik, czyli pytać o zgodę XD? Co z Malikiem było, bo nie wiem, o co chodzi. Magikale cały czas zgłasza Nitro to samo, Malik wszędzie zgłasza i mu każdy koncert odwoływali. Znaczy z Malikiem to jest tak, że on cały czas robił dziwne rzeczy i dopóki naprawdę to nie było nagłośnione, to wtedy wszyscy udają, że się od tego odcinają, ale jak ucichnie, to pewnie wróci do tego, co było. Z Nitro to mi się wydaje rozdmuchane za bardzo, bo nie wiem, Nitro w porównaniu do tego, co tu wypłynęło, to nie wiem, no. Jest nadal różnica według mnie między tym, co się mówi, a tym, co się robi. Że Nitro kogoś wyzywał, a Gargamel na kogoś pluł i go szarpał, czy bił nawet, nie wiem. To jest duża różnica. Między biciem kogoś, a mówieniem na kogoś brzydko, nie? Więc z Nitro jest to dla mnie rozdmuchane, że perma dostał całkowicie. Jaka jest pewność, że Nitro tego nie robił? Jaka jest pewność, że każdy tego nie robił na YouTubie, na Twitchu i tak dalej? To już można sobie tak powiedzieć. Teraz, jak wyszło coś takiego na Gargamela, gdzie nikt się tego nie spodziewał, nie? O co chodzi z gąciarzem? A jest jakiś filmik? Może obejrzymy. Ja coś widziałem, ale jest to absurdalne. Z gąciarzem to jest dla mnie taki absurd, że to jest luj. Oceń dramę. Hej, siema.
Posłuchajcie. Ja nie jestem snack. No tak, Queen, to tam przez nich. Na w ogóle nie mam komputera nawet. Ja kompletnie nie gram w CS-a. Posłuchajcie. A on ostatnio chyba znowu coś tak grywa, nie? Ja wam w ogóle oświadczam, że ja nie jestem podobny do Snaksa. Prawdziwa twarz Krzysztofa Gonciarza drama. Ale to jest... To jest bez komentarza, tak? Żadnego. Czy ona komentuje? Ja jestem Daria i razem z dwoma innymi osobami chciałybyśmy pokazać prawdziwą twarz Krzysztofa. A czy ja widziałem o Gonciarzu ogólnie, tak ogólnie widziałem o nim i jest to dla mnie absurdalna drama. Drama w ogóle. Bo nie wiem, czy w stosunku do Gargamela, Gonciarza i tam Stew, czy kto to jest, można mówić drama. To raczej nie jest to samo, co wiesz, czy tam ktoś oskamował na jakąś stronę hazardową, czy jakieś inne gówno. Krzysztofa Gonciarza. Na wstępie dodam, że te dwie dziewczyny chcą pozostać anonimowe, podzieliły się swoją historią, którą ja przeczytam i poprzemy te historie screenami i nagraniami rozmów z Krzyśkiem. Chcemy też wszystkie podziękować dziewczynom, które zaczęły tak naprawdę te fale mówienia o swojej krzywdzie doznanej z rąk celebrytów, bo to dzięki nim mamy odwagę, żeby w ogóle opowiedzieć swoją historię. Widzisz, dlatego jestem fanem brata Pita, bo na niego nigdy nic nie wyszło i ty zaraz powiesz, wyszło, że pił alkohol. Co ty pieprzysz? Kłamiesz. Historię. Muszę jednak powiedzieć, że to nie jest taki sam case jak w przypadku innych youtuberów, ponieważ my wszystkie byłyśmy pełnoletnie. Jednak przymykałyśmy oczy, bagatelizowałyśmy na razie wiele nie, rzeczy ok. Właśnie ze względu na to, że Krzysiek miał rozumiem, w internecie, zresztą no dalej ma wizerunek lewaka, feministy. Teraz całe życie prywatne jest to słuchawce, a potem wyciąganie screenów i rozmów bez kontekstu. Jest to prawda. Niezależnie od chęci tych ludzi, jest to trochę poripane. Że tak łatwo jest pokazać i to łatwo pod tezę dany filmik zrobić, ale z tego co widziałem, tak, Gargamel się przyznał, więc tutaj za dużo nie ma do gadania. Chyba Gonciarz też coś tam przepraszał, nie jestem pewny. Jest obrońcy kobiet, więc każda rzecz, która była krzywa, my to tłumaczyłyśmy, że może źle to zrozumiałyśmy, może to były żarty i on nawet ona jest top model? Ona? No bo przecież to Krzysiek. Nie wiem na ile TikToków się rozciągnie ta wypowiedź, ale dodam je wszystkie po sobie. Nie chcę bardzo, żeby ten film został usunięty, dlatego zobaczcie, takie idzie. Wrażliwe słowa, które może wyłapać algorytm, postaram się zamieniać na inne i mam nadzieję, że nie odbierze to jakiejś... Czemu większość influ takie chore rzeczy odwalają? Duże pieniądze z niczego. Nie wiesz, co z nimi robić. I potem odwalasz. Jakiejś powagi całej naszej wypowiedzi. Postaram się to opowiedzieć. Wiesz, dlatego warto być Żydem, tak jak ja, nie? Nawet jakbym teraz miliard zarobił, to ja dalej bym reagował na mówikota, a ten miliard by na siebie zarabiał w inwestycjach, rozumiesz? A nie bym go przepieprzał. Także żydostwo jest opłacalne. Dzieć chronologicznie, czyli najpierw historię pierwszej dziewczyny, później historię byłej dziewczyny Krzyśka, ponieważ ja ta z Grecji pierwsza osoba nie jest wtedy pan z ligi. I później przejdę do tego, co ja mam do powiedzenia, choć tak naprawdę jest tego najmniej. Proszę, aby nigdy nic nie wyszło na ciebie. Kazet. Na mnie to już są takie teki, że to luj. Gorzej niż na Roka Alone. Bo słuchaj, Roka Alone ma grubo za uszami. Po pierwsze, nie uwierzysz. Grał w Hogwarts Legacy. No, jest grubo. A na mnie jest gorzej. Na mnie jest naprawdę dużo gorzej. I pozwólcie, że teraz przeczytam tę pierwszą historię.
Od wielu lat byłam w nałogu. Wyjątkowo trudny okres przypadł na moment, kiedy spotkaliśmy się pierwszy raz. Oczywiście pisaliśmy ze sobą rok dłużej, ale wtedy nie działo się nic złego. Wręcz wydawało mi się, że Krzysiek rzeczywiście jest taką osobą, grałem, jaką kreuje się w internecie. Miałam 22 lata, a on 36. Daje to 14 lat różnicy. Nigdy przed nikim nie kryłam... No właśnie, 14 lat, tylko ona ma 22. 22 to nie jest 16, jak u Garambera. To jest świadoma osoba. To ta różnica w jego tutaj... To dużo mniej raczej znaczy. Więc te 14 lat to nie jest to samo. Więc dla mnie to jest Louis. Mam swojego nałogu czy innych problemów psychicznych. Twórca Cat Goes Fishing ma w piwnicy kot. Każdy zawsze wiedział, nie, w jakiej jestem sytuacji. Przez większość czasu nie byłam trzeźwa na naszych spotkaniach. Byłam szkapa, albo wiem, po wiem, narko, albo po alko. Relacja opierała się jedynie na wątkach seksualnych. Przyznaję, brałam udział w tych konwersacjach, dziwnych gierkach, spotkaniach, a czasami inicjowałam rozmowy i różne czynności. To był okres, w którym trzeźwiałam tylko idąc do pracy. Fajnie było, kiedy ktoś poświęcał ci... Co? Ktoś wyciąga na niego brudy, który trzeźwiał tylko jak chodził do pracy? Taka osoba wyciąga brudy na gąciarza? W sensie, no rozumiem, że w tej aferze, bo coś tam widziałem o niej gąciarzy z ćpunem, ale... No to są sobie siebie warci ci ludzie, to po co za drama? Uwaga, jaka by ona nie była, bo kiedy wszyscy się od ciebie odwracają, mając dosyć przyglądania się twojemu upadkowi, to każda osoba jest na wagę złota. Oczywiście głównie są to faceci, którzy mają w tym interes. Dziwię się Krzyśkowi, bo tak często mówił o szacunku do kobiet, a on wykorzystywał to, w jakim byłam położeniu. Co gdybym była trzeźwa? No raczej bym się... Co gdybym była trzeźwa? A co gdyby babcia miała wąsy? Takie pytanie. Typowe pytanie zadawane od starożytnego w dupę Egiptu. Ja pierdzielę. A co jakbym wygrał w Totolotka? A co jakby w WTC się nie wydarzyło? No bo kogoś rozpieprzę zara. A co jakby ufolutki teraz wylądowały na ziemi? Nie można takich pytań zadawać. Nie zgodziła na takie traktowanie, niestety wiem o tym dopiero dzisiaj. Najgorsza rzecz, jaka spotkała mnie z jego strony, to zaopiekowanie się nim, kiedy mocno poimprezował. Wiedział już, że jest ze mną bardzo źle i że czekam na przyjęcie na detoks. Nic nie miałam do tego, żeby mu pomóc, ale skończyło się na tym, że ja znowu brałam. I tutaj chciałabym wam pokazać dwa screeny od tej osoby. Pierwszy z nich opisuje te relacje Krzyśka z jego byłą dziewczyną, do której zaraz przejdziemy. Chodzi o tą, żeby wróciła? Kasiu, wróć? To jest taki mem, znasz? Do której zaraz przejdziemy. Ale to chyba nie o nią chodzi. Wszyscy mi to mówią. Lubisz tak czuć. Czuję się jak 12-latka. To porypane. Ja tam mam relację, w której mówimy sobie tata i córcia. Także się... Nie wiem, co sobie zapisane, no. Krzysiu, masz jakiś kontakt na kryształ? Nie mam, pousuwałem wszystko. Nie. No niestety, procedura awaryjna. Jakbyś chciała wpaść na galę, to coś tam, nie wiem, znowu coś napisane. Dla na gałę? To nie rozumiem. Jakby chciała na gałę wpaść? Koszykówka czy gała? Co wybierasz? W sumie to on jej powiedział, że do dealera, ale sam ma towar i jak zrobi mu gałę, to wtedy jej ten towar da. I... Co? Nie rozumie to on jej powiedział... Cześć, co? Nie wiem, co tu jest zapisane, ale skąd to na to wziął, bo tu jest coś zakryte. Dla kogoś, kto nie rozumie, to on jej powiedział, że do dealera, ale sam ma towar i jak zrobi mu gałę, to wtedy jej ten towar da. I teraz przejdę do tego, co napisała była dziewczyna Krzyśka. Krzyśka poznałam, jak miałam 19 lat, będąc na kontrakcie w Japonii. Od samego początku była to... A, to w Japonii tak dymił i git. No. Relacja, przynajmniej nie w Polsce, tak? Na uzależnieniu Krzyśka od narko i seksu, w to zostałam wciągnięta początkowo, nie zdając sobie z tego sprawy. Sam ostrzegał mnie przed swoim rokiem, którego mówił, że ma w sobie dużo, co pokazuje, że był świadomy wszystkiego, co robił. Wchodząc z nim w głębszą relację, dowiedziałam się, o jakim rok dokładnie tutaj chodzi. Wtedy byłam po skończeniu 20 urodzin, Krzysiek miał 36 lat. Teraz myślę sobie, że gdybym miała okazję poznać go jeszcze raz, zapewne poszłabym w drugą stronę, ale w tamtym momencie...
Kolejne pytanie. Co gdyby starożytny Rzym dalej istniał? Ja pierdzielę. Powiedział jej sam o jakimś mroku, czyli o tym, że jest popieprzony, że ma zryty beret i że lepiej, żeby się jej zadawali, ona i tak się chciała zadawać. W sensie nie rozumiem tego. W sensie ja nie bronię Gonciarza, bo on i tak jest dość popieprzonym typem. Mimo, że go kiedyś oglądałem w gimnazjum, czy tam kiedy to było. To od lat jest porypany, ale jest to dziwne. Przyznam, że nawet mi imponował. Był to człowiek, który w końcu coś osiągnął i nagrywał piękne filmy. Cały jego twór... Aha, czyli ostrzega cię przed sobą, no ale warto się zadawać, bo nagrywał piękne filmy. Okej... Okay. Twórczości jakoś szczególnie nie obserwowałam. Wiedziałam tylko, że kręcił vlogi głównie o Japonii, spędza dni ze sławnymi osobami i o akcji z ciężarówką. Witam, Zima. Wiedziałam, że ma mocno feministyczne i lewackie poglądy, co okazało się... A właśnie, co do tego, tych poglądów. A to z Gargamelem chyba to samo było, nie? Że tam był feministyczny i miał lewackie. Ja widziałem takiego TikToka porypanego, ale nie wiem, czy to prawda. Że jakaś dziewczyna, i to chyba ironicznie było, gadała, że miała chłopaka, który był odrobinę na prawo, czyli co to znaczy odrobinę, nie wiem, że był przeciwko podnoszeniu podatków na przykład, albo cokolwiek, albo przeciwko 500+ był, to było odrobinę na prawo, to ona go rzuciła po obejrzeniu filmu Gargamela czy Gonciarza, bo chciała lewicowego chłopaka, a nie takiego, co już ma odchył, i ja pierdzielę. Odrobinę na prawo, czyli co to znaczy odrobinę na prawo, no co to znaczy? I go rzuciła dlatego, bo wolała takiego jak Gonciarz albo Gargamel. Nie, naprawdę. Wiesz, dla mnie to jest porypane, że Gargamel tak, takie coś odwalił, bo kiedyś go oglądałem, ale żeby być takim fanem, żeby jeden do jednego chcieć życie takie, jak widzisz tego typa w monitorze, to jest to dla mnie jak jakaś wiara nowa, jakbyś wierzył, że to jest Bóg dla ciebie. Pełną ściemą przykrywką dla bycia seksistą. Raz, jak właśnie wracałam z Japonii, czekał na mnie z kartką z napisem... Nie będę... Gonciarz miał takie poglądy, bo Kasia takie miała. No ta, bo tam były memy. Ja serio nie ogarniam z Gonciarzem od lat. Ja widziałem tylko hate park taki z tym Gonciarzem i ostatnio co widziałem z Gonciarzem. I były memy, że on był takim kukoldem. Po prostu, że... No taki, taka słaba jednostka w skrócie, nie? I że ona się tam z kimś... A on się cieszył i tak. No nie wiem, ale to memy, ja nie wiem ile w tym prawdy, chyba nic. Tego czytać po prostu pokażę wam tę kartkę. To nie jest przerobione tak w ogóle? To wygląda jak przerobione. Ale co to jest? W sensie, jak to nie jest przerobione i przecież on się nie ukrywa, dał sobie to zrobić zdjęcie, to no chyba się tego nie wstydzi. Więc czemu to jest wyciągane, tak? Się ostatnio małe dymy w tym internecie. Witam, witam cywilny. Liczyłeś na więcej? No, może jeszcze będzie. Może na mnie coś w... Bo tak właśnie czasem mnie nazywał, poniżał pod przykrywką żartów. Wiele seksistowskich wyzwisk padało z jego ust w moją stronę. Byłam dla niego nic nieznaczącą gówniarą, którą zresztą też mnie nazywał. Żerował na moim wtedy dość... No była różnica 20 lat prawie. ...daddy issues i ogromnej empatii, którą do niego miałam, chcąc za wszelką cenę pomóc mu wyjść z nałogu. Cała nasza relacja opierała się na mojej roli ratownika, podczas gdy on manipulował mną na wszystkie sposoby, powoli uzależniając mnie emocjonalnie od siebie. Chciałabym tutaj na swoim przykładzie powiedzieć tylko to, co mogę udowodnić, mimo że bardzo wiele rzeczy zdarzyło się przez ten czas. Nie mam już dostępu do większości dawnych wiadomości i nie wiem, jak miałabym poprzeć swoje słowa. Walentynki rok temu Krzysiek wpadł na wspaniały pomysł, że moim prezentem jako jego dziewczyny będzie zaproszenie jego kolegi i zrobienie z nimi trójkąta. Oczywiście kupił też koks i z tamtym kolegą przez kilka konkretnych godzin sypali sobie kreski, a ja obok paliłam blanta. Z trójkąta nic nie wyszło, oni byli nać, wiadomo. A ja sama czułam się nie najlepiej po zielsku i po prostu nie miałam na to ochoty. Nawet nie czułam pociągu do tego drugiego facetu, po nim było widać, że też raczej w tamtym momencie liczył po prostu na darmowy koks, który od Krzyśka może wiedział, że może bardziej mu się podobał Krzysztof Gonciarz niż ty.
Nie możesz tego zaakceptować. Nie, tak, no. A nie nas. Przepraszam, ponosi mnie. Najbardziej z nas odpalony był Krzysiek i po wyjściu tego kolegi z naszego hotelu zaczął mi robić wyrzuty o to, że przecież on wszystko zaplanował, przygotował całą niespodziankę, kupił koks i zarezerwował hotel. Jak ja mogłam się nie odpalić? Jak ta kłótnia musiała wyglądać? Wyobrażasz sobie tą kłótnię IRL? Jak gąciarz. No przecież słyszysz jego głos. Jak się kłóci, że kupił koks. Nie wiem, czy można mówić takie nazwy całe, ale dobra, koks kupił, zaprosił kolegę, żeby ją na dwa baty walili dzisiaj, a ona co, siedzi w kącie i pali? Blanta? Porypało cię? I potem wyzwiska seksistowskie, bo mówił, podobno mówiła, że takie używał. Czyli jakie na przykład? Palić i nie chceć z nimi wiadomo co. Ja już teraz nie wiem, jak to napisać, ale bardzo dużo myślę nad tym i kminie odnosi Krzyśka. Napisałam mu takie notatki nawet. On jest zaślepiony swoim odwalaniem teraz. Straszna się zrobiła, co? On pewnie teraz z tobą pisze, chociaż nie wiem. Ogólnie poszło o to, że zaprosiliśmy ziomka, z którym myśleliśmy, że nam pyknie trójkąt, ale ja się nie odpaliłam. Ten typ też. Krzysiek z nas najbardziej. Czyli jak to wyglądało? Siedzi typ obok, wciąga coś nosem, ona pali, a Krzysztof Gonciarz po środku nago siedzi i... Nie, w dupę, nie wyobrażajmy sobie tego. Ja pierdzielę. To jest chore. W sensie trochę też jest popieprzone, że tak bardzo prywatne rzeczy wyciekają na światło dzienne, no bo to jest trochę obrzydliwe, że ci ludzie to udostępniają, ale ja na razie jakby nie widzę tutaj, do tej pory, coś, co Krzysztof Gonciarz miałby być zaorany. To nie są rzeczy jak na Gargamela czy tam na Stew. Tylko tu wychodzi na to, że jacyś ćpuni przyszli do Gonciarza, który jest ćpunem i ćpali razem. I tyle. Jakby kto oglądał film Gonciarza sprzed paru lat chociażby, ten wie, że on był chyba ćpunem już wtedy. To jest takie odkrycie, jakbyś, nie wiem. No nie wiem, o co chodzi. I czekaj. Ale jak ten kolega poszedł, to ja zabrałam koks, bo to była moja pierwsza myśl, bo ostatnio się znowu odwaliło, ale już nie chciałam ci pisać i on ze mną toczy wojnę o ten koks. Prosił mnie o niego, jest zdenerwowany. Ja mu powiedziałam, że muszę coś tam i złościć, ale że ja mu tego nie dam. Czyli jakby ktoś na siłę fan Gonciarza chciał go bronić, to dziewczyna, która pewnie lżejsza od 20 czy 30 kilo od niego, zabrała narkotyki i on, już będąc zaćpanym, nie pobił jej, żeby te narkotyki zdobyć. Nie pobił, a mógł, bo był naćpany. Wtedy chyba pierwszy raz widziałam go w takim stanie. Nie pamiętam już dokładnie, nawet co zrobiłam, czy oddałam mu te, wiadomo co, czy nie. Byłam skołowana, sama byłam pod wpływem zioła. A on doskonale wiedział, jak spowodować... Boj na gangu. Ogólnie w naszej relacji tak się czułam. Byłam obwiniana za większość... Zawsze sus wyglądają te wiadomości w jedną stronę, nie wiadomo do kogo. No, to prawda, jest to ogólnie... Ta drama z tych, co oglądaliśmy i z tych, co ja tam widziałem na offstreamie, czyli tam coś o Stew, już nie pamiętam co. Nie, na Stew w ogóle wyszły wiadomości? Czy tylko gadali? Nie jestem pewny. Rzeczy, które ale no te są... bardzo... ta drama jest najbardziej absurdalna dla mnie. ...stresować spędzanie z nim czasu, ale jednocześnie nie potrafiłam się od niego oderwać. Byłam spięta na tyle, że nie mogłam jeść, co spowodowało we mnie zaburzenia odżywiania. Nie mogłam po prostu normalnie funkcjonować, będąc blisko tego człowieka. Kilka razy nawet przy nim zwymiotowałam. Moje ciało i wszystko dookoła krzyczało do mnie, że coś jest nie tak. Wtedy nadszedł czas, kiedy tak, na trochę zostałam sama w Japonii i na odległość on nie miał na mnie aż takiego mocnego wpływu. Wtedy podjęłam decyzję, że jak on do Japonii wróci i kolejny raz coś się stanie, to muszę zebrać wszystkie swoje siły, jakie mi pozostały, spakować się
i zakończyć tę całą toksyczną relację. W jakich latach się to działo? To było po jego magicznym oświeceniu, które, jak pewnie się domyślacie, nie spowodował żaden nadprzyrodzony cud, więc wszystko wtedy miało się zmienić. Krzysiek wydawał się być zupełnie innym człowiekiem, zresztą sam 95. Tak mówił, to normalne czasy w tamtych czasach. I stało się, oświecony Krzysiek wrócił do Japonii. Jednej z nocy, kiedy spaliśmy razem, miał koszmary, był wtedy strasznie niespokojny i obudził mnie tym. Ja obudziłam jego, żeby zapytać, czy wszystko jest okej. Jakoś przetrwaliśmy tę noc, kolejnego dnia... Co? Nie rozumiem, co ona opisuje teraz. Tam sama w Japonii i na odległość on nie miał na mnie aż takiego mocy, jakie mi pozostały, spakować się i zakończyć tę całą toksyczną relację. To że się jego... obudził, miał koszmary, jakoś się... Co to jest? Po magicznym oświeceniu, które, jak pewnie się domyślacie, nie spowodował żaden nadprzyrodzony cud, więc wszystko wtedy miało się zmienić. Krzysiek wydawał się być zupełnie innym człowiekiem, zresztą sam tak o sobie mówił. Mówił, że skończył z nałogami i nawet wcale go do tego nie ciągnie. Chyba i tak, stało się, Andrzej. Oświecony Krzysiek wrócił do Japonii. Jednej z nocy, kiedy spaliśmy razem, miał koszmary, był wtedy strasznie niespokojny i obudził mnie tym. Ja obudziłam jego, żeby zapytać, czy wszystko jest okej. Okay. Jakoś przetrwaliśmy tę noc. Kolejnego dnia zostałam osądzona o zrobienie na nim ataku energetycznego. O ja pierdzielę, co jest? Boże, co się w dupę, nie rozumiem, serio. Uspokoiłam się, nie wiem, co to wszystko jest, rozumiem, kocham cię. Komuś chyba zaczęliśmy przeszkadzać. Ja wczoraj miałam atak energetyczny. Jakaś kobieta, bo miałam... całą lewą stronę ciała zablokowaną? Może miałaś udar? Jak byłaś zdrętwiałą. Moja sis, Marta, mnie wczoraj ratowała masażem, bo siedziałam... I to jest problem. To jest groźne. Groźne są ci szamani. Typiara ma udar, a ta przychodzi... wypędzam ducha! I ci siostrę zabiła. No fakt, że akurat tym razem przeżyła udar i nie trzeba było pogotowia, ale ci ludzie są popieprzeni. Ja pierdzielę, co tu się dzieje? Kilka dni po tej nocy kupił Emkę, zaprosił na nas koleżankę, którą wtedy bardzo chciał, jak to mówił, wyru, wiadomo co. I skończyło to się na tym, że ona poszła do domu, a ja znowu zostałam sama z nim i narko. Ale tego dnia przysięgłam sobie, że będzie inaczej, że ja nie będę już próbowała go przed niczym powstrzymać. Cały czas intuicyjnie czując, że pewnie stanie się to, co zwykle, zostając go w dramatycznym ranostanie, a on wcale się nie zmieni. Poszłam zająć się sobą i zasnęłam w drugim pokoju. Gdy się obudziłam, oczywiście nie pomyliłam się w żadnym ze swoich przypuszczeń i zdenerwowana wyszłam z mieszkania. I tutaj zaczęło się kolejne piekło, kiedy Krzysiek pokazywał mi kolejną swoją odsłonę. Wróciłam do mieszkania tylko po to, aby spakować swoje rzeczy, a on nie mógł znieść tego, że odchodzę, że naprawdę go zostawiam. Zaczął strasznie płakać, wręcz ryczeć, rzucać się po ścianach na podłogę, łóżko, to był okropny widok. Emocje targały mną na wszystkie strony, jako że ogólnie w tej relacji fundował mi totalny rollercoaster, to już było apogeum tego, co mógł zrobić. Zaczął manipulować mną na wszystkie możliwe sposoby, kiedy ja w głowie błagałam samą siebie, że mam spakować wszystkie najpotrzebniejsze rzeczy i wyjść. On w tym momencie zagroził, że się... Przecież ja się tu kurwa zabiję, naprawdę no. Nie, to wygląda jak manipulacja. Ja nie jestem fanem Gonciarza, bo go za bardzo nie lubię od lat. Niestety, bo kiedyś lubiłem, chyba w gimnazjum czy kiedy, ale jest to chore, w sensie, no, wyciąganie tak prywatnych rzeczy i opisywanie, jak on się zachował, wiesz, on jest stypiarą i nieważne, że ich relacja jest, oni są razem ćpunami czy nie, rozstają się i różnie ludzie reagują na rozstanie, no, jeden płacze, drugi uderza w ścianę, trzeci mówi, że się zabije, bo też są tacy, co próbują, wiesz, emocjonalnie jakoś wpłynąć na drugą osobę, ale to się zdarza. A to jest wyciągane tutaj, jakby Gonciarz był, no nie wiadomo kim. Oni razem ćpali i byli razem popieprzonymi ludźmi. I nie wiem, o co chodzi w tej dramie. Co to jest za drama? Prywatne życie ćpunów? To mogę sobie obejrzeć i vlog z Berlina dworca, a nie oglądać jakieś gówniane w dupę dramy. Reszta wypowiedzi mi się nie zmieści, więc będzie ona w drugiej części, tam też podzielę się swoim doświadczeniem. Hej, ja jestem Daria i razem z... ja nie mówię, że ona się próbuje wybić, tutaj akurat nie szedłem aż tak daleko, co ma 500 lajków poza tym, ale wiesz...
a innymi osobami chciałybyś... To jest druga część filmu o Krzysztofie Gonciarzu. No jest to trochę chore, że zadajesz się z kimś i ona w tej relacji jest tak samo zła jak Gonciarz. Razem ćpają, razem odpieprzają jakąś manianę i ona to wyciąga nie wiadomo po co. To jest ich prywatna sprawa. To, że Gonciarz jest ćpunem IRL, to co? Ja mam to w dupie przez tego człowieka. Co mnie to obchodzi? W sensie oglądam to na live, ale tak to jest jakieś ścierwo po prostu. Kończę teraz. W sensie to nie jest to samo co u Gargamela albo u tych od Minecrafta, co do dzieci pisali. To jest zupełnie coś innego. A to co ma do powiedzenia jego boja? To jest smutne, że ktoś, kto był ci bliski, wyciąga na ciebie brudy. A sam jest tak samo zły jak ty. Znaczy w takich rzeczach, jak tutaj są opisane. Finalnie nasza relacja definitywnie zakończyła się w Polsce, jak oboje wróciliśmy z Japonii, bo tam jeszcze raz udało mu się przekabacić mnie na stronę. Aha, czyli miała go zostawić i nagrywała, że on się zabije jak ten i nagle razem wrócili do Polski. Stronę. W Polsce zabrała... Nie jestem zagonciarzem, ale to brzmi absurdalnie. ...swoje rzeczy, które jak psu wystawił mi za drzwi, zablokowałam go wszędzie i obiecałam sobie... Nie komentuj, nie znasz się, tylko reaguj. No wiem, masz rację, ja miałem tylko reagować, wybacz. ...że już nigdy się do niego nie odezwę. On przez pierwsze kilka miesięcy no tak, nie dawał mi spokoju, tak. Dzwonił kilka razy dziennie i pisał racja. SMS-y. Natomiast ja, tak jak wtedy, sobie przysięgłam, że już nigdy się do niego nie odezwę. I chciałabym, żebyście zwrócili uwagę na daty w tych SMS-ach, bo to będzie ważne do tego, co ja później powiem. Sorry, że piszę. Mam nadzieję, że to pomoże. Dzisiaj to mi zostało przysłanie i myślę, że to zmieni świat. Ja zawsze będę twoim strażnikiem, a ty moim aniołeczkiem. Nawet jakbyśmy się nienawidzili albo nie widzieli przez lata. Napisz mi szczerze z serca, że mnie już cię kochasz, to przysięgam, że dam ci spokój. Ja ciebie też bardzo. Ona napisała, czy sam se napisał? Dzięki Jalapino za 14 lat. Uważaj na siebie. Coś tam, uciec do którejś trzeba wrócić, żeby się zresetować do oświeconego stanu. Wszystkie kinki to odpowiedzi, czego człowiek potrzebuje, żeby dojść do celu. Zapisane uczucia to odtworzenia. To jest powód, dla którego istnieje mechanizm traum. Sorry, że piszę, mam nadzieję, że to pomoże. Dzisiaj to mi zostało przysłanie i myślę, że to zmieni świat. Co? Co? Wesołego święta, w niebo wzięcia Najświętszej Maryi Panny. Aha. Nie wiem co zrobiłaś, ale i tak cię kocham, małpeczko. On po małpeczce chyba był Gonciarz. Nie no, on akurat był ćpunem. W tą sobotę, albo jest. W tej sobotę jest ceremonia jelenia. Ja chyba nie pojadę, także daję ci znać. Nigdy cię nie zostawię. Nie wiem czy dostajesz te wiadomości w ogóle, ale czuję, że jesteś najważniejszą osobą w moim życiu. No a co się nie wyświetla, że ona wyświetliła? Let it go, gówniarzu, ja naprawdę nie jestem twoim wrogiem. Kocham cię, jestem po twojej stronie zawsze. W sensie... No wyciąganie takich rzeczy i to maksymalnie prywatnych, czy on tu coś robi? W sensie on jest zakochany w jakiejś dziewczynie, z którą był. No i nie może odpuścić tego i pisze jej wiadomości. Ale czemu jest to wyciągane? W sensie, jeżeli dalej do czegoś dojdzie, że nie wiem, on to pisanie zaczął ją napadać jakoś IRL czy coś. Bo nie wiem o co tu chodzi. Sam ze sobą pisze 2 miesiące, ale on jest ćpunem. Chłop daily ćpa. To jest dziwne? To jest raczej normalne. Jak dla takiego człowieka. Tam, gdzie jest zamazane, to było imię tej dziewczyny, więc... Nie wiem, Adamczyk, może... Później zacząłem się dowiadywać, że przez czas, kiedy jeszcze pisał mi SMS-y, że mnie kocha, za moimi plecami wymyślał o mnie historię i robił ze mnie potwora. I do tego też przejdziemy później. Wiele rzeczy zdarzyło się... No to są mega prywatne rzeczy ogólnie. Jak na razie... No nie wiem. No taka bardzo prywatna sprawa. I czemu to wypłynęło? Tej relacji, ale nie mogę jej wszystkich tutaj przedstawić, bo tak jak wspomniałam...
Typiara może czuć się napastowana, typ do niej pisze każdodnie, że ją kocha. No tak, to jest trochę popieprzone. Tylko, że oni byli razem jakiś czas. No i on nie może sobie tego darować. I jeżeli byli jakiś czas razem, no to mogłoby mu powiedzieć, że odpieprz się, bo i nie będziemy już razem i wypieprzaj. Nie wiem czemu po prostu tego nie zrobiła, tylko zbierała wiadomości. W sensie, kurde, jest to popieprzone, ale ci ludzie nie myślą raczej logicznie. Nie wiem, czy trzeba wymagać takich rzeczy od nich, czy w ogóle można. Ja mam wcześniej ujawnię tylko to, na co mam dowody. Prawda, robię to teraz tylko dlatego, że w końcu poczułam siłę i mam wsparcie, którego wcześniej nie miałam, bo bałam się komukolwiek o czymkolwiek powiedzieć, nie chcąc, żeby to się rozniosło i psuć mu reputacji, bo przecież większość ludzi w Polsce wie, kim jest Krzysztof Gąciarz. Wszyscy znają jego prawdziwą co? Krzysiek... Gąciarz nie ma reputacji od lat. Co ty pieprzysz? Gąciarza nikt... Znaczy nikt. Dupę. To nie jest 2015 rok, że Gąciarz równa się jakościowe vlogi z Japonii, czy tam 2000 który. Tylko to jest czas po tym live w Hate Parku, gdzie Gąciarz upadł i potem już było tylko gorzej. Wykreował sobie w internecie wizerunek, który dał mu przepustkę do wykorzystywania młodych kobiet pod przykrywką feministycznego lewaka z liberalnymi poglądami, a w rzeczywistości jest seksistą bez szacunku do kobiet. Chciałabym ja tą wypowiedzią ostrzec wszystkie młode osoby, ciekawe, dla których Krzysiek może być jakimkolwiek autorytetem, żeby nie wierzyły w Krzyśka, którego widzą w sieci. To jest tylko jego cząstka, która owszem jest prawdą, ale... Ja pamiętam z Noxim z 3 miesiące temu grałem w ligę, na live to było, i Gąciarz dodał wtedy TikToka, na którym płakał i mówi: jestem biseksualny, i płakał. I pamiętam, że się z Noxin z tego śmiałem, że Gąciarz wstawia tylko filmy jak płacze. I tego nie rozumiem, czemu on wstawia ciągle filmy jak płacze i nie wiadomo, o co mu chodzi. Ale to bardzo rozjaśnia. On był ciągle naćpany. Albo jestem artystą, też było coś takiego, no. Dzięki Kupik za suba dla krecik. W sensie, no ja nie chcę tak tyrać Gąciarza, bo prywatne sprawy powinny być prywatne i tutaj nie ma dowodów, że Gąciarz jest jakimś tym. W sensie, to wygląda, jakby ich relacja była po prostu popieprzona. Dwóch ćpunów ma dziwną relację i tyle. Wchodząc z nim w bliższą relację, dowiadujesz się również o prawdzie, której nie chcesz poznać. Nawet w momencie, kiedy go poznałam, moja polska no agencja tak, zaczęła Kironej, no, ostrzegać mnie przed nim, znając różne historie na jego temat. Ten problem niestety jest wszędzie, wszyscy zdajemy sobie sprawę, nie czym wiem, teraz Speedy jest może internet. Niestety popularnym ludziom wydaje się, że... Co? Agencja zaczęła ostrzegać mnie przed nim, znając różne historie na jego temat. Ten problem niestety jest wszędzie, wszyscy zdajemy sobie sprawę, czym teraz jest internet. Niestety popularnym ludziom wydaje się, że są bezkarni i zawsze będą mogli zamaskować się pod przykrywką rzeszy fanów, ale pora temu zapobiec. Odwaga innych ludzi pociągnęła mnie za sobą, mimo że wcześniej też wydawało mi się, że jestem sama. Pamiętajcie, warto szukać pomocy i dzielić się swoimi historiami, żeby zapobiegać... Rzesza fanów Gąciarza. 3 osoby, które go wyzywają i piszą: Kasiu, wróć. Nie, no nie chcę obrażać, ale... Dupa. ...podobnym, zwłaszcza jeśli chodzi o ludzi, którzy mogą dla innych być wzorem lub nawet autorytetem. I teraz przejdziemy do mojej części, chociaż moja część to jest nic w porównaniu do tego, co usłyszeliście. Myślę, że jest ku temu kilka powodów. Między nie innymi wiem, to, że ja jestem bardzo grzeczna i nie biorę żadnych substancji zakazanych, że tak powiem. Ja faktycznie bardzo dużo nasłuchałam się o byłej dziewczynie Krzysztofa od niego samego i nawet sama mu mówiłam, że to, co opowiada, to ma jakieś znamiona narcystycznych zaburzeń osobowości, bo po prostu on tak przedstawił mi jej osobę. I dlatego powiedziałam, żebyście zapamiętali te screeny, bo Krzysiek powiedział mi, że on zablokował tę dziewczynę wszędzie, że nie mają ze sobą żadnego aha, kontaktu. A do niej pisał w międzyczasie, te SMS-y czy tam wiadomości. Jej te wiadomości na jedynym numerze, na którym ona go zablokowała. No ta no. To nie tłumaczy Gąciarza, że ćpał i robił takie rzeczy, no bo co to za wytłumaczenie, ale jak jesteś, zadajesz się z taką osobą, to czemu wierzyć jej na słowo, nie? Chyba, że on wtedy nie brał jakiś czas, ale chyba nie. Bo to był polski numer i nie miała akurat wsadzonej nawet tej karty.
I dla mnie to jest niesamowite, bo te wiadomości to są prawda, dla mnie turbo odklejone, a on przy tym samym czasie, dosłownie w te same dni się ze mną spotykał. Ja miałam 22 lata, jak byliśmy w tej relacji, którą nie wiem jak nazwać, situationship może. Te nazwy też są rozpieszone. Ale na mój osąd wpływa między innymi to, że mam autyzm i łatwiej jest mną manipulować. No autyzm, i też to, że czyli? Jak to? Ona ma jakąś chorobę? Jak to? Co to zmienia w jej przypadku, bo nie ogarniam? Chowałam się, można powiedzieć, na jego twórczości i podziwiałam. Gąciarz się pozwie za atak energetyczny. To, że nie boi się powiedzieć chyba do Sanjay. Z tą broni kobiety i tak dalej. Dodam, że ja nie byłam wtedy zdiagnozowana jeszcze ze spektrum autyzmu. Krzysiek mówił mi, że daje vibe, jakbym miała Aspergera, że mówi mi to dla mojego dobra, żebym się poszła zdiagnozować. No i pomógł. Ale później, jak zobaczycie na screenie, używał tego jako argumentu, że rzekomo nie rozumiem żartów. A, okej. Relacja zakończyła się może być tak samo szybko, jak się w sumie skończyła, gdy Krzysiek stwierdził, że uważa jednak, że jest poligamiczny, a nie monogamiczny, bo ja, nasza relacja była jedną z pierwszych. Ale to jest ciekawe, że każdy się śmiał z gąciarza, że jest kukoldem, a on tak naprawdę modelki wyrywa w Japonii. I wszyscy, wszystkie bić pas, kolega wijowali na dwa baty. Ja pierdzielę, tu też mocno od wizerunku odbiega rzeczywistość, nie? Dłuższego czasu monogamicznych relacji Krzyśka. I teraz opowiem pokrótce historię, która no to jest podobno ona jest top model, ale jej nie wiedzieli, znam. O co chodzi. No więc kilka godzin przed tym, jak się rozstaliśmy, to rozmawialiśmy o mnie, o moim Instagramie i tak dalej. I Krzysiek powiedział, że mam w sobie dużo energii seksualnej i że to było widać po moim Instagramie. Ja się go wtedy zapytałam, co naprawdę? I on powiedział, co? Tak, a myślisz, że dlaczego się do ciebie odezwałem, bo wiedziałem, że się fajnie ruch. Aż. Jak... Ja pierdolę. Niezły podryw. Dzięki Dordzu za 12 lat. Ja pierdolę. Ona ma OF? Serio? Jeżeli tak, to... Nie, no nie ma OF. Jak on zobaczył moją reakcję, to... Dzięki Kosaok za 9 lat. Dzięki, będzie jutro kolejny od Licy z Cat Goes Fishing. Powiedział, że nie no, przecież żartuje i tak dalej, ale... No dla mnie to nie było jak żart. No dziwny żart, to prawda. Popijewszony. Nawet jak na gąciarza, który zawsze miał dziwne żarty w filmikach. A co dopiero tutaj. I zresztą później jego pierwsze tłumaczenie było właśnie... A czy to był... Wiesz jaki to był żart? To był żart typu podobasz mi się, ty mówisz tak do dziewczyny w podstawówce, ona mówi co ty, nie, nie, jesteś trochę creepy, a ty mówisz tak w dupę, przecież ja żartuję, paszczurze zapieprzony, ty się na żartach nie znasz. Wiesz o co chodzi? I tu to samo, nie? No nie wyszedł, nie wyszła próba podrywu czy czegoś tam, to mówisz, że już żart. Dziękuję Kupix za 1 kbiców. Dziękuję bardzo. Właśnie takie. Próbowałaś obrócić to w żart, też wpłynął na moją opinię, zostanie ze mną na długo. Ktoś, kto nie ma takich myśli w głowie, nie żartuje w ten sposób. Co? Jak ktoś nie ma... Cześć, co to w ogóle znaczy? Tak samo jak teksty o tym, że jakbym nie była taka łatwa i trzeba byłoby się postarać, to byś może coś więcej poczuł. Ale on mógł naprawdę mówić, że szukał wyzwania. No może to jest jednak Sigma, a nie Kukolt. Nie, no nie mogę obrażać, przepraszam. Naprawdę przepraszam wszystkich. Nie jest tak, że ludzie się generalnie obczajają, bo tak działa człowiek. Nie wiem, zaczepiasz ludzi, których uważasz za ciekawych, atrakcyjnych. Jak widzisz, że odpowiadają, to gadacie dalej? Powiedzenie do kogoś jako atrakcyjnym, a fajnie się ru... Cześć, co? Dupę nie widzę czyli tego. Najpierw mówił, że różnica... Ja powiedzenie komuś... Tutaj jest głównie językowa, ale w momencie, kiedy ja wstawiłam te screeny z uciętą jego nazwą... na story, to on się jakoś przeraził, powiedział, że wycięłam wszystko z kontekstu. Ona serio ma OF?
Masz w sobie dużo perwersji w sobie na Insta. Rezonujesz dużo energii seksualnej. Ja się ciebie tylko pytam. W tym momencie czy potwierdzasz to, że ta sytuacja wygląda tak jak wyżej? Którą masz, lol. Na serio dla ciebie, serio aż tak to widać, po czym ty powiedziałeś tam się? Nie wiem. Jaką mam energię? W sensie nie pomyliłem się, tylko czy przedstawiłem ją teraz tak jak miało miejsce, bo chcę to przedstawić ta story, żebyś się czuł, że znowu wyrywam coś z kontekstu. Czaj, ona wstawi, oni wtedy byli razem w jakiejś relacji i ona wycinała jego nazwę i wstawiała te informacje na Instagram, na story, żeby ludzie widzieli o czym ona z kimś pisze, ale nie mówiła, że to gąciarz. W sensie, czemu coś takiego robić? Oni się zadawali ze sobą. Czemu ona... Spopieprzone, wyobrażasz to sobie? Rozmawiać z kimś i jednocześnie jak ci się coś trochę nie spodoba czy coś, to wycinać albo zamazywać jego imię i wpieprzać to publicznie screena z rozmowy? I dalej mieć z tobą samą kontakt. Dzięki Capix. No i tutaj właśnie pojawiło się... Co? Dzięki Capix za 5 giftów. H2P Wiciu, Człowiek Widelec, Darak, Czołgu, Glusop. Tego dzięki. Mój Asperger nie wyłapuje. Jak się z tobą ktoś zgadza, pociesza cię, a daruje, więc co ja mogę mówić ewentualnie o tym, że nie wszystko jest o tobie, bo większość rozmów była o tobie i wszystko się wokół ciebie kręciło. W taki gnój weszłaś i w nim tkwiłaś. Chcesz mi jakiś gaslighting robić, wmawiając narcyz, to sobie to rób, ja nie mam zamiaru odbijać tu piłeczki. Czekaj, który to jest gąciarz? Szare czy czarne? Fajnie, że nazywasz swoje tworzenie relacji gnojem. Gratulacje. Gratuluję mózgu. Czarne, a. No, próba nawrócenia politypa. Poli, czyli, że... poligamia. Że lubi parę bab mieć. Albo chłopów, bo on... Pamięty TikTok płacze i mówi, że jest biseksualny. Typa, który dochodzi do siebie po bolesnym rozstaniu, to brzmi jak super setup na związek. O tym zrób sobie mema. No i zrobiła 15 minut memów. Nie no, w dupę. Wiem, że jak wstawiłam parę anonimowych TikToków, to Krzysiek zaczął robić jakąś chorą teorię. Czaj, no Melonik, to jest... Ona ma OF naprawdę? Na mój temat, że jestem jego stalkerką, że mam obsesję na... To je, ona jest top model. Wykorzystała to, żeby założyć OF. Dzięki Gajdzik za 10 lat. Do której stream? Jak nie zostało do końca? Ja go zablokowałam, dlatego że prosiłam go, że nie chcę mieć z nim nie kontaktu, na a on za jakiś czas i tak się do mnie odzywał. Ja nie mam zamiaru wypowiadać się na temat tej teorii, którą on stworzył, bo dla mnie to jest po prostu odklejone i nie mam zamiaru dawać się wciągać w te jakieś dziwne wielki. Nie chcę wchodzić. Zdecydowałyśmy Bierze się powiedzieć wam o tym, co nas spotkało, bo nie chcemy, żeby po prostu było więcej takich osób jak my i chcemy, żeby ludzie zobaczyli, że to, jaki Krzysiek jest prywatnie, a jaki jest w internecie, to są dwie zupełnie różne persony. To jest druga część. I koniec? Dzięki Capix za słowa dla Gradzik, Pomian, Bit Sparty, KZ, Big Terech. Dziękuję za 5 gifcików. Onoxi napisał. Ciekawe mnie, co sądzi na ten temat. Więcej komentarzy broniących gąciarza niż się spodziewałem. Wiadomo, część rzeczy przedstawionych tutaj może być za zgodą drugiej osoby. Pewnie nawet pojemnik na spermę przy osobach o odpowiednim poczuciu humoru może być formą gry wstępnej. No to jest... W sensie to nie wygląda, jak on by się tego wstydził, więc to wygląda, jakby tam takie rzeczy były normalne, to prawda. Ale piszecie o braku mocnych zarzutów, gdzie filmy wprost przedstawiają, że gończy, że to krzyczą osobą. Sam w sobie nie jest nic, nie jest to pewne, nic karalne, ale zarzutem jest to, że prowadzi się zupełnie inaczej niż przedstawia w filmach, gdzie jest to prawdą, nawet jeśli tylko jedna rzecz z tego filmu jest prawdziwa.
eksponowanie niechcianych trójkątów, robienie potem oto dram, faszerowanie się wspólnie dragami, komentarze z podtekstami, gdzie widzi, że druga osoba nie przyjmuje tego dobrze. Trochę odbiega od tego, co pokazuje w sieci. W sumie ta, to wygląda, jakby on serio baitował na te poglądy. Ty, to naprawdę jest tyle dziewczyn, które jak widzą, że chłop mówi, że nie wolno bić bab, co jest oczywiste, ale chłop to głośno mówi, to już jest to idol dla dziewczyn? Że to już jest coś? Ja nie pamiętam nawet, co Gonczysz mówił z lewicowych rzeczy, żeby tak dziewczyny do niego lgnęły. Co on takiego mówił? W sensie... Serio, no nie, chyba go nie śledziłem od lat, to dlatego. Dzięki, Ryan, za 25 lat. Trochę tak, Kuba. Ale co to jest, Dinuch? Nie wchodzę, jak nie mogę pokazać. Od kiedy zobaczyłem wstęp Gonciarza? A, od kiedy zobaczyłem występ? A, to gadaliśmy o tym, pamiętam. To w Hate Parku, to widziałem, że nie jest to ta sama osoba, co wcześniej. Smutny człowiek, który nie radzi sobie ze sobą, jak widać, przez to wpływa negatywnie na otoczenie. Dobrze, że takie rzeczy wychodzą na powierzchnię, bo przynajmniej nie będzie psuł wizerunku ludziom o progresywnych poglądach. O, to nie ma znaczenia teraz. Gargamel, podobny przykład. I też o 180 stopni inny. Tutaj to samo. No raczej to mocno popsuje. To mocno popsuje wizerunek lewicowych chłopaków, którzy tak się jeszcze krzyczą o tych poglądach. W sensie nie wiem, no. Trochę porypane. Dla mnie ci ludzie byli siebie warci. Razem ćpali, razem byli popieprzeni. I tyle. Masa, nie, nie, ja widziałem jakiś shot z tego, jak on to ogląda. I to ma 3 miliony wyświetleń. I teraz dopiero ludzie się skapnęli, co tam się dzieje, tak? 3 miliony wyświetleń ma ten film. Powiedz mi, co to jest. No dobrze, już. Nie, no. A, ja to pamiętam. Nie, no. To jest u mnie na... Któryś z filmików na YouTubie z tego konkursu. Ja mam historię dobrą. Dobra, chodź tu szybko i idziemy. Siema. Siema, ja mam historię dobrą. No siema, siema. Ja oddaję Belgiso! Ja pierdzielę. Dobra, luj. Rozumiesz, że ja się... Pamiętam, ale było lepsze. Konkurs na żarty, no. Fajny był. Chwila. Dzięki Kapik za 8 lat. Dobra, teraz ducha widzę, jutro pościsk. Nie, jutro stream normalnie. Ty, co do tego Gonciarza, no to siebie warci ci ludzie, nie uważasz, widzu? Ty, ale to jest trochę porypane. Serio, z zewnątrz wydawało się, że Gonciarz trochę to był mem z tym kukoldem, ale... Trochę się tak wydawało, a się okazuje, że on jedny za drugą modelkę jakąś co do Japonii. Ja pierdzielę. Gonciarz. Czy dobrze takie coś wyszło na tego Gonciarza? Z jednej strony dobrze, no bo ludzie, którzy serio jeszcze wierzą w to, że on ma takie poglądy, a i tak już dawno temu pokazał, że ich nie ma. Może otworzą oczy. Chociaż chyba po tym, co on już pokazywał i nadal w niego ludzie jacyś wierzyli, to było dziwne. Więc raczej ci ludzie nadal się do niego nie odwrócą. Czemu tak krzyczał? Ja? Wiesz, o czym, o co chodzi Sylwkowi, że gdyby ludzie się dowiedzieli o Stewarcie, to zmieniliby o nim zdanie i ty powiedziałeś, że wiesz, o co chodzi i że jest to grube. No i teraz w internecie pojawiły się zarzuty, że być może wiedziałeś o tych rzeczach, które wczoraj wyszły na wywiadzie, a coś ukrywałeś. Po prostu wtedy uważałam to za zaszczyt, że youtuber, popularna osoba mi takie rzeczy pisze, albo że o zdjęcia prosi. Miałam 14 lat, Stew prosił mnie o zdjęcia. Czas na przerwanie milczenia. To dla mnie był zaszczyt, nie? Przynajmniej no 13-letnie ja tak myślałam. Teraz już uważam troszeczkę inaczej. Jolku, przestań się domagać. I to, co tam zobaczyłam, stanowiłoby koniec nie dla jednej, a kilku osób, tych samych osób, które najchętniej biorą głos w tej konspiracji, dlatego jeśli widzą jakiekolwiek materiały, bardzo chętnie się tym podzielę. Co ty zrobiłeś? Dlaczego na mnie plujesz? Kto, Grazur?
kurtyna przy mnie i spróbuj... Nie dotykaj mnie w ten sposób! Nie chcę dawać cichego przyzwolenia na to, żeby takie osoby dalej miały jakikolwiek wpływ w internecie i były... Ja tej Olciek nie znam. ...innych młodych osób, miałam jeszcze 16 lat. I od samego początku tej relacji Kuba był wobec mnie zajebiście przemocowy. Dobrze, że Amo mnie podpisuje na pontonie. No właśnie, odmierzył filmik tak za jakiś czas, że stara baba dopieprze się do małolata. Twórcy internetowi, influencerzy, osoby, które powinny dawać dobry przykład, zważywszy na swoje duże zasięgi. Trochę nagadałem się o tym w ostatnim filmie o podobnej tematyce, jednak jest pewna różnica pomiędzy tamtym materiałem, a tym, co wydarzyło się w przeciągu ostatnich dni, szczególnie w nocy z 25 na 26 września. To właśnie wtedy wylała się lawina informacji i przecieków dotyczących wybryków polskich influ. Czekaj, czy ja właśnie powiedziałem wybryków? Nie. To już nie są tylko wybryki. Gówno, które wylało się w ostatnim czasie, to już nie są malutkie dramy, o których można zapomnieć i żyć dalej, bo twój ulubiony youtuber przeprosił. Nie wspominając o tym, że te sprawy w ogóle nie powinny być rozwiązywane na YouTube, a większość z tych osób powinna ponieść surowe konsekwencje większe niż parę tysięcy unsubów na kanale. Tym razem jest o wiele gorzej. Wszystko zaczęło się od sprawy Stu, który został oskarżony o kontakt... Dawaj to. Ja to znam, to jest mój idol. Jabra. Ale paruwa, co? Lampa jak skurwysyn, mówię, lampa jak skurwysyn, wiesz. Mówię się lampa jak chuj, co? Z małoletnimi. No właśnie, ale o jakich kontaktach... 30h przeglądania Hejka Tulenka to nie jest jakaś teczka na mnie, że tyle oglądałem? Ja oglądałem 50. Tak, tak w ogóle mowa. Myślałem, że już o mnie mówisz, trochę się przestraszyłem. W tym temacie w chory i obrzydliwy sposób zapowiadały ewentualny przeciek, jakby miał to być kolejny odcinek serialu Mody na sukces Influencer Edition. Mocno... Dobra, ja po tym ok. ...supportujesz tą fagatę. A, no to to będę wyjaśniał w przyszłym filmie, no ale... Czemu inaczej, bo jakby wiesz, tak, co chodzi mi... Bogdan, zadam ci pytanie, nie? No. Cały internet to żenada, już ten cały Tomek Chcic jest bardziej prawdziwy, no. To prawda. Większość tych ludzi mówi i robi zupełnie inne rzeczy. No i to jest trochę popieprzone, że ci lekko patologiczni... Chociaż czy on taki jest, to nie wiem, on tam bierze jakieś narkotyki, ale poza tym to nie wiem, co on robi. No to często to, co mówią, to często tak żyją. A ci dni... Gdyby cały internet się dowiedział o czymś, to trochę inaczej by patrzył na fagatę. I wiesz, do czego pije. No, na Jąskie tereny. Tak, ale nie no, ja to wiesz, ja to... No to odpowiedz mi, gdyby cały internet się o tym dowiedział... O tej sytuacji, co tam jest w tle. To czy by inaczej patrzyli? Na pewno trochę. No widzisz, masz już odpowiedź, nie? Nie znam, masa, możemy zobaczyć. TikToka na 1,5 miliona wyświetleń. Teraz jak ludzie będą ten... Ale czy im serio może coś grozić prawnie, jak to się działo 10 lat temu na przykład? Nie ma czegoś takiego, że się przedawnia taka sprawa? Ja nawet nie wiem. Panowie wydają się dość rozbawieni. Wydają się też być trochę podjarani tym, że to takie tajemnicze i tylko oni o tym wiedzą. Co to zmienia w temacie fagaty? No właśnie, to jest typowe polskie myślenie. Co to zmienia? To, że wiesz, ona robi źle, ale ktoś robi jeszcze gorzej i typowy Polaczek powie tak. No wiesz, on tam bije dzieci, ale on bije dzieci i jeszcze na nie pluje. To ten pierwszy jest jednak święty. I to samo jest przecież w polityce, wiesz, ci kradną, no ci kradną też, tak. Ale chociaż troszeczkę dają. Typowe polskie myślenie. W każdej płaszczyźnie jest tak samo rozpieprzone. A TikToki z tym fragmentem zrobią duże zasięgi. Przestaje to być jednak takie zabawne w momencie, w którym dowiadujemy się, o co dokładnie chodzi. A kiedy już się dowiadujemy, to tak naprawdę nie dysponuje... Była pieprzona za to, że wykorzystała stół. No tak, i to się nie zmienia. Przecież są te głosówki i tak dalej. I to, że stół był... Wiadomo kim. Nie wiem, czy to prawda nadal, czy nie, czy cokolwiek się w tej sprawie zmienia. Ale to coś zmienia w tej sprawie, przecież ona raczej o tym nie wiedziała. A jak się później dowiedziała, no to co za różnica, skoro jej planem było to, żeby związać się z nim, wybić się na nim, a potem i tak go porzucić.
dysponujemy żadnymi konkretnymi dowodami w sprawie, które jasno określałyby winę Stewarta. No i teraz w internecie pojawiły się zarzuty, że być może wiedziałeś o tych rzeczach, które wczoraj wyszły na wywiadzie, a coś ukrywałeś. I pomyślałem, że dobrze będzie o to zapytać. Zajmijcie się swoim życiem. To jest nasze życie. To jest nasze życie. Materiały. Jesteśmy reaktorami wszyscy. Nie mogę zapowiedzieć, bo mniej więcej wiem, co się szykuje. A z mojej strony chcę dodać tylko tyle, żeby nikt nie bronił Stewarta. To jest taki mój ważny statement. Czy wy widzicie, jak paskudnie to wszystko wygląda? Ci ludzie zapowiadają brudy tego typu, jakby to była kolejna drama w internecie. Ludzie, rozmawiamy tutaj o poważnym przestępstwie i zarzutach pedofilii. Jeśli coś wiecie, to mówcie od razu, a nie chowacie się z tym od kilku miesięcy. Tak naprawdę robimy po prostu powtórkę z Leksia, clickbaitując w nieprzyjemny sposób całą sytuację, wydając samemu wyrok. Prawda, panie Gimper? Czy to, co zobaczyliśmy i usłyszeliśmy, jest wystarczające, by wydać wyrok na Stewarta Bartona i określić go tak, jak określiła go jego była sukanek na swoim Insta Stories? Co ty piszesz, moim Andrzej, zdaniem nie. Nie. Pisz. Nie tylko dlatego, że dowodów jest zbyt mało, ale też dlatego, że są to sprawy na tyle poważne, że to nie my na YouTubie powinniśmy w tej sprawie wydawać jakikolwiek wyrok. I to się zgadza. Tylko widzicie, nie chodzi już nawet tylko o wydawanie wyroku. Bez względu na to, co Gimper mówi na tym filmie, nie da się nie zauważyć, jak Tomek clickbaituje temat, dołączając się do przyklejania łatki Stewartowi za pomocą miniaturek. Miniaturek, które są wyjątkowo infantylne. Spokoj, Olku, to ja pewnie też nią zagram. Dzięki pokazu 19 lat, witam. Jakieś MC? Ciężko powiedzieć. Biorąc pod uwagę wrażliwość tematu. Teraz w Minecrafta grać trochę riski. Rzetelna analiza całej sytuacji i tego, co działo się jeszcze w 2019 roku, ale zastanawia mnie jeszcze jedna malutka rzecz. Hej, śledzisz obecną dramę ze Stu? Zastanawiam się, czy nie odezwać się w tym temacie, bo też jestem jedną z pokrzywdzonych w tamtych czasach. I to do tego stopnia, że przez parę ile osób ich miałam jest? Próby w wieku 14-15 lat. Nie wiem, czy nadszedł czas na opowiedzenie swojej historii, czy lepiej się nie wychylać. Danych osobowych tej osoby oczywiście nie zdradzam, ponieważ poprosiła mnie o anonimowość. Natomiast otrzymałem od niej mnóstwo screenów rzekomych rozmów z Stewartem pochodzących z 2015 roku, które wyglądają dosyć niepokojąco. Zweryfikowałem wiek tej dziewczyny i rzeczywiście miała wtedy 14 lat. Niektóre wiadomości wyglądają na dosyć obrzydliwe. Natomiast nauczony doświadczeniem moich kolegów po fachu, najpierw zamierzam spotkać się z tą osobą na żywo i poproszę, żeby przy mnie zalogowała się na komunikator, z którego rzekomo mają pochodzić, żebym mógł zweryfikować ich autentyczność i to... Czy chodzi o to Molciak? Nie wiem. Jakieś tam screeny są. Czy rzeczywiście zostały nadane przez osobę, przez którą ta pani twierdzi, że zostały nadane? Ja się już pogubiłem. Może wypadałoby w pierwszej kolejności weryfikować takie informacje, spotkać się z domniemaną ofiarą i dopiero potem publikować film, zamiast wpychać wielki żółty napis na miniaturkę o treści nowe dowody i doklejać fake głosówkę na tej samej grafice. Na tym polega właśnie problem, kiedy youtuberzy na własną rękę chcą przeprowadzać śledztwa. Tomek mógłby to zrobić od razu i dopiero po zweryfikowaniu tej informacji wstawiłby film na kanał, no ale przecież trzeba szybko wrzucić film, póki temat jest jeszcze gorący. Jednak stało się. Osoba pokrzywdzona tak przez już Stewarta... Ale... Tak ogólnie nie jest? Z takimi rzeczami i ogólnie z dziennikarzami? Bo jakby on czekał... Znaczy nie wiem w sumie, no bo niby jak on czeka, to ktoś inny to szybciej wstawi chyba. I co wtedy? Wtedy jemu się to nie opłaca, on to przecież robi dla pieniędzy, tak? Dla zasięgu. No jest to ciężki temat akurat tutaj, wiadomo, no mógłby to bardziej dograć. Tylko, że tak wygląda cały ten biznes. YouTube i w telewizji to samo i tak dalej. Bartona opublikowała, no to jest popieprzone, film, całą historię, pokazując również ogrom screenów. Dlaczego oni chcą zawsze skrzywdzić Stewarta? No bo ostatni film, jaki wstawił, to fany moment z Minecrafta i nie dokończył serii wstawiać.
Jest lincz. Mowy te miały miejsce w 2014 roku, gdy Olciak miała jeszcze 14 lat. Stu często prosił o A miał stawić one block Minecraft do końca. W wyjątkowo nieprzyzwoity sposób, biorąc pod uwagę wiek dziewczyny, z którą pisał, a później wyzywa ją od najgorszych, sugerując, że dziewczyna miała być zainteresowana jedynie jego zasięgami. Później jej zdjęcia, które wysyłała do Stu, latały po internecie. Po tym filmie pojawiła się również informacja o... 14-latka, czy ile ona miała lat, wysłała mu zdjęcia. I on te zdjęcia jeszcze komuś potem pokazywał, w sensie on się kolegom chwalił, że 14-latkę wysłał zdjęcia? Co to za w ogóle całe towarzystwo jest popieprzone? Odpowiedzi Stewarta, jestem ciekaw... Chyba, że nie mówił im, że ma 14, nie wiem. Ale... Nie wiem, może... Nie, no popory pana, ale w sumie oni podobnie pewnie mogli robić, to może wiedzieli. Co mógłby powiedzieć? Czy tam w wieku 14 lat wysyła nudesy. Nie wiem, no jak Steve ci odpisał, to nawet ja bym wysłał. Zna się do winy, czy może wykorzysta fakt, że przez usunięcie jego konta na Facebooku na screenach Olciak nie ma niku Stewarta, tylko napis użytkownik Facebooka i wyprze się wszystkich Witam. Zarzutów. No bo tak będzie najłatwiej. Długo nie chciałem obstawiać ani tego, że Stew jest winny, jak i tego, że jest niewinny. Jednak teraz niestety wszystko wskazuje na to, że nie ma już czemu zaprzeczać. Wszystko tutaj zaczyna się składać w klarowną całość, a szczegółowych konotacji w całej sprawie jest po prostu za dużo. Niepokoi mnie tylko to, jak po tym wszystkim zachowuje się Olciak, tak, jak dziennikarz serwisu Spidersweb, który zadawał jej pytania w tym filmie. W opisie do dosyć poważnego filmu mamy cukierkowe przekierowanie na Twitcha i Instagrama z dopiskiem O, no na Twitchu jest? A tam starają Też się reaguje? Utrzymać zasięgi póki są. Nie kwestionuję oczywiście autentyczności historii, zastanawiam się po prostu, czy to jest odpowiedni czas na to, by na bazie całej tej historii... Ciekawe, czy reagowała na ten film, co oglądamy. ...ustować sobie social media. Nie mogę też przejść obojętnie obok tego, że Olciak wspomina innych youtuberów, których Speedy, dobre pytanie, niedługo. Boi. Skoro poświęciła już Stewartowi 40 minut, to co zmieni kolejna ksywa? A fajnie by było wiedzieć, kto jeszcze na tym pod... Kolejną ksywę powie w kolejnym odcinku, tak? Ona musi teraz nabić wyświetlenia. Nie no, jest to dość popieprzone. Bo jeżeli ona serio jest pokrzywdzona, no to dobrze, że o tym mówi, ale jednocześnie... Ona w tym wyczuła interes, a to jest takie popieprzone troszeczkę, nie? Podwórku tapla się w tym bagnie. I to samo tyczy się też tej pani, która jak wiele innych osób... Ludzie już mają zryte mózgi, widzowie, dla wyświetleń. Widziała, ale tego nie powie, bo nie. Nikt nie opublikuje żadnych dowodów, ponieważ każda osoba, która wie cokolwiek w tej sprawie, w tym ja, jest objęta. A ona nie była w GOAT? Ta typiara? Dzięki, Soulek, za 43 lata. Czy możecie z łaski swojej przestać się zasłaniać tym cholernym NDA, bo uwaga, spoiler, NDA nie obowiązuje, gdy w grę wchodzi popełnienie przestępstwa. Parę lat temu na jednej z imprez Teamu X, na których byłam przez przypadek, weszłam do złego pokoju i to, co tam zobaczyłam, stanowiłoby koniec nie dla jednej, a kilku osób, tych samych osób, które najchętniej biorą głos w tej konspiracji, dlatego jeśli wydam jakiekolwiek materiały, bardzo chętnie się tym podzielę. Czek, co? Weszła do pokoju i coś zobaczyła? Ale co, weszła, o! Tam z tyłu wali dzieci i od razu zaczęła to nagrywać? Bo jak nie i tylko weszła i to zobaczyła i nie ma za to nawet dowodów, to o czym ona pieprzy? Czy ona próbuje wybić się na takiej popieprzonej dramie pedofilskiej? Czy o co tu chodzi? O co tu chodzi? Jeżeli ona serio nie ma dowodów, a podłącza się pod to, to jest to ohydne. Zakładając, że ta pani nie zmyśla i faktycznie coś widziała, błagam, czy możecie przestać ukrywać takie informacje? To jest popieprzone. Informacje i traktować wiedzę o popełnieniu przestępstwa, szczególnie tak poważnego, jako asa w rękawie. Każdy, kto to ukrywa, jest tak samo obrzydliwy. Na tej imprezie był gąciarz. Jak osoby, które się tego dopuszczają. Ola Boga, o nie. Wszyscy święci, o matko i... I ta muzyka. Ty, ale ten filmik, ta masa wysyła go wcześniej. On ma 3 miliony wyświetleń, ten z Palasajdem. I on ma parę lat, tak? 3 miliony wyświetleń. No widziało go bardzo dużo ludzi. Nie przeszkadzał wtedy i teraz się ludzie budzą. Myślę, to też jest trochę popieprzone, nie? Żebym klepał, normalnie klepałbym. A co? Nie wiem ile... Wiem, za chwilę powiem. Ale to też kiedyś był dziki YouTube. To nawet to parę lat temu był dziki.
I w ogóle żartwer, nie szanujesz fanek, jesteś żałosny. Nie rozumiem po prostu, jak możesz tak wczorzywać widzów. Zwal! No ale to, że jak to Rejon? Serio takie coś jest? Czy to nie całe jest szczęście gdzieś tam stare są ludzie, memy, którzy wyciągają takie starocie, bo kiedyś ludzie nie zwracali tak na to uwagi. Żal, przyzwolenie było większe, więc takie perełki odchodziły w zapomnienie lub wcale nie wzbudzały kontrowersji. A dzięki takim przypominajkom możemy sobie dzisiaj spojrzeć, kto z tych wszystkich gwiazdeczek ma ciemną stare stronę, a raczej bym powiedział, które z nich to chorzy ludzie z obrzydliwymi zapędami. Na załączonym materiale DJ Palasite, który otrzymuje snapa od fanki. Chce jej odesłać snapa z napisem klepałbym i słychać, jak już chciał powiedzieć, że nie wie ile i prawdopodobnie wydaje mi się, że chciał powiedzieć, ile ma lat. Klepałbym, a co? Nie wiem ile... Bo później robi z tego jakiś obrzydliwy żart, który nie wiem czemu ma służyć. Ale jak to się wczoraj dowiedziałem, bo... 3 milionom wyświetleń. To dużo na tym zarobił. Specjalnie nie byłem widzem DJ-a Palasajda. Żyżej bardzo lubił upominać się o zdjęcia od fanek i użalać się, że jest ręce, to pamiętam, bo żadnego to stare zdjęcia na maila nie dostał. Weźcie tutaj jakieś zdjęcie cycki lub fanarty, bo chce się uśmiechnąć. Po drodze mamy również Boxdela, który mówi do 14-latki, że jest pojemna, ale to dobrze, bo ma dużego cyrkla. Czyli jest... Jesteś, mówisz... Ty, ale ile on ma lat? Boxdel, Minecrafta on nagrywał bardzo dawno temu, ile on ma tu lat? Że jesteś pojemna, skoro cały cyrkiel wszedł w ciebie. To dobrze, bo mam dużego cyrkla, więc jest okej. 16 ma? No jak on ma tu 16, a ona 14. To co to jest za drama? No to się koledzy w szkole głupie żarty mówią. I tyle. To ja się poddaję, nie lubię. W sensie, no to jest trochę z dupy. No proszę, proszę, kogo my tu mamy tak swoją drogą? Na liście musiał się znaleźć również Sylwester Wardęga, który w popłochu usuwał swoje stare... Mógłbyś być w związku z 15-latką? Drogą, to do Wardęgi? Oczywiście. Musiał się znaleźć również Sylwester Wardęga, który w popłochu usuwał swoje stare treści z portalu. Dobra, napisał oczywiście, ale czy on kiedyś był przyłapany na tym? Czy napisał jedynie odpowiedź oczywiście na jakimś Q&A? W sensie, no pytanie tu jest o to, czy to na poważnie. Czy są poza jakimiś z dupy Q&A coś więcej? Ask FM. Bo jak ja mówię jakieś też głupoty, że śmigło wysyłam na IG i zarabic w AI zrobi, jak robię śmigło i nagra na mnie filmik. I no przecież mówił na live, wysyła widzom śmigło. Jest nawet post, żeby dać followa, bo wyślę śmigło. No przecież wy ludzie, słuchajcie się, wysłał mi śmigło, ja mam 10 lat. Jednak internauci okazali się być szybsi od druida, z wyrola, czy jakby go tutaj teraz nazywać. Wardęga w 2014 roku miał 25 lat i najwyraźniej takie odpowiedzi kierowane do 15-16-latek były zupełnie w porządku. Zgubiłam mi się, mam takie pytanko, czy mogę dziś stąd spać? Tak. Nawet jeśli po drugiej stronie nie były młode dziewczyny, nie zmienia to faktu, że Wardęga otwarcie pisał, że nie widzi... Co sądzisz o młodych matkach, że nie są już dziewicami? No chyba, że to efekt niepokalanego poczęcia. Nie no, ta wiadomość jest tak z dupy, że wszystkie wyglądają na mocno z dupy. I nie wiem czemu to jest dowód do czegoś. Problemu w przespaniu się z 15-latką. W końcu wedle po... Przespałbyś się z 16-latką, jeśli by mi się spodobała, czemu nie? 16-latce też należy się. Ile masz lat? 24. A, 24, nie 25, tak jak mówił. Polskiego prawa jest legalna, więc moralność możemy schować do kieszeni. Może i przespałbym się z 15-latką, ale to Wersow ukradła logo. I wydaje mi się, że przydałby się też weterynarz, bo... Niektórzy zachowują... Nie wiem, to jest trochę z dupy, bo nie znam tego co on tam Q&A robił. Ale on tam na poważnie pisał? Bo podciąganie tego na równi do tych dowodów o Stew, to nawet jest mniej
niż to, co zrobił Palasite w tym filmiku. No nie wiem, trochę naciąganym. Zwierzęta. Strażnik moralności, niegdyś szeryf polskiego Dzięki, internetu. Dymiar. Sam za uszami ma nie tylko jakieś tam błędy przyszłości. Ale kiedyś w ogóle Wardęga gadał na takie tematy? Bo nie pamiętam. Poza tymi Q&A. Tylko wyjątkowo śmierdzące bagno. Wygodnie jest z tej pozycji męczyć we... Dzięki Lobson za primę. Bo jak Narega nigdy o te tematy nie gadał, to co jeżeli on prywatnie was daje takie, że 16-latka i 25-latek jest normalny dla niego i tyle. I tyle, no przecież bywają takie przecież związki, nie? Wiadomo, że może być lipa, ale może nie być. Persow przez długi czas, bo dopuściła się plagiatu, ukradła logo. Chociaż to też jest po pierwsze, 16 lat to jest serio mało. No nawet nie jest pełnoletnia. Nie wiem, porypane. Ale wiecie co, skłonności do... Wiecie, ja jestem dziadkiem, także ja mogę gdybać. Za moich czasów to tam król miał 55 lat, nie? A dziewczyna miała 12 i już było git. Ale to za moich czasów, tak? Teraz się zmieniło. Letnich są raczej o wiele gorsze niż to, za co Wardęga przeważnie krytykuje. No ja miałem znajomego, on jest ode mnie 3 lata starszy. Czekaj, on miał ile? 24? Ona miała 17? No i... Znaczy ja też w sumie ich nie znałem tak dobrze, nie? Mogły być jak u Gargamela. Serio, nie mam już pojęcia, ja nie znam ludzi. Innych twórców. A to mi idealnie pasuje do ostatniego bohatera dzisiejszego materiału. Jak cię zacząłem oglądać, miałem 16 lat i powiem tak, na gówniara, gówniara, gówniara. No 16 mało. No ale są ludzie, co im to nie przeszkadza. No ciężko im powiedzieć. No to zależy chyba od człowieka i od tego, co uzna za, powiedzmy, że moralne, tak? I tyle. No bo jednak... W teorii no to jest legalne, ale czy to jest dla kogoś moralne, to już chyba każdy musi sam uznać tyle. W razie otrzymania krytyki. A najlepiej by było jakby tak. Za każdą 16-latką stał napakowany 40-letni ojciec i jak przyjdzie taki 25-letni Gargamel, to ten stary go łapie za kark. Od razu, wiesz o co chodzi. Łamie rękę na start, zanim zacznie mówić i mówi tak. Zrobisz jej coś, to ci nie tylko złamę tę rękę, co złamałem. I tyle. Jest spokój. Jest w stanie wprowadzić w stan wstydu każdego, kto odważy się pokazać. Tak powinno być. I zakłamanym oportunistą jest nasz autor. Zapomniał, że nie tylko musi żyć zgodnie z... Nie każdy ma starego, no właśnie, to jest problem. Ale mówię o idealnym świecie. Z tym, co głosi, czego i tak nie robi. Ale czyli jeżeli nie każdy ma, to wtedy nie powinno się do takiej dziewczyny podchodzić. O i tyle, jak ona nie ma. Nie wszyscy mają pamięć złotej rybki, by nie połapać bo i tak podejdziesz na temat wtedy. Tego oszustw. Wiecie co, w tym ciężko. Przypadku jest mi po prostu cholernie przykro. Czuję się zwyczajnie oszukany i nadal ciężko mi uwierzyć, okay, że traktor. Ze wszystkich możliwych osób w taką aferę będzie zamieszany człowiek, którego filmów wyczekiwałem z wypiekami na twarzy. Człowiek, którego oglądałem od samego początku i który zrobił z siebie naczelnego moralizatora, który no genialnie punktował każdą osobę, o której nagrywał materiał. Cóż, no teraz przynajmniej wiemy, czemu mu tak dobrze szło. Swój pozna swego, nie? W 2020 roku padłam ofiarą groomingu i agresywnych zachowań przez znanego wam wszystkim Gargamela. Miałam 16 lat. Jak można było wyczekiwać na filmy Gargamela? W sumie prawda. On tak nieregularnie i z dupy wstawiał te filmy, że raczej nikt tego nie wyczekiwał. Raczej jak wstawił, to każdy mówił, o, wytyfy. Nie zapomniał pasów do konta jednak. Jak zaczęliśmy się spotykać. I nagrywam ten filmik 2 lata po tym, jak zerwałam z Kubą, ponieważ zauważyłam, że ostatnimi czasy w internecie zrobiło się bardzo głośno o innej sprawie, wykorzystywania osoby nieletniej przez osobę wpływową i nie chcę dawać cichego przyzwolenia na to, żeby takie osoby dalej miały jakiekolwiek wpływy w internecie i były przykładem dla innych młodych osób. Mamy tutaj również dosyć istotną informację dotyczącą tego, dlaczego dziewczyna postanowiła się tym podzielić akurat teraz. Jak widać, sprawa Stu uruchomiła potężne domino, które zbiera żniwo w polskim internecie, ujawniając prawdę o każdym twórcy po kolei. Osoba wpływowa? No przetłumaczył, influencer, tak? Byłam okropnie zmanipulowana i... Żeby było bardziej różnorodne słownictwo. Że chorzy i mizoginistyczni fani Kuby zrobią mi po prostu krzywdę, jeżeli upublicznię to, co upublicznię dzisiaj.
a aktualnie nie mieszkam już w Polsce i do Polski wracam. Cześć, mizoginistyczni. Bałam się, że chorzy i mizoginistyczni fani Kuby. Czyli tacy seksistowscy, tak? Gargamela fani. Też ciekawe, że tak określać fanów Gargamela. Po tym, jakie filmy on tworzył i że ludzie wierzyli, że on to naprawdę mówi. To tak na odwrót raczej powinno być. Po prostu krzywdę, jeżeli upublicznię to, co upublicznię dzisiaj. A aktualnie nie mieszkam już w Polsce i do Polski wracać nie zamierzam, dlatego czuję się po prostu bezpieczna. Znaczy ona to mówi chyba... Nie wiem, może ona Gargamela nie znała, zanim się poznali. Ciężko mi powiedzieć, bo to brzmi jakby ona... Przez jego pryzmat tak gadała na jego fanów wtedy jeszcze, ale raczej na odwrót, no przecież jego widzowie Gargamela, przecież on nagrywał filmy zupełnie sprzeczne z tym, co ona mówi. Dlatego chyba tak mocny jest ten upadek, nie? Siema, jak chwilę mnie nie było, za co suba dostałem? Siema, za to, że jesteś kochanym widzem. Jak te wszystkie kurwa typiary, co ich nikt nie kocha w życiu. Możesz mnie tak szarpać? Robiłaś. Tak robiłaś. Możesz? Gargamel jest bohaterem wszystkich kobiet. Czekaj, bo są gejami wszyscy. O, dzięki Bogu. Dzięki Bogu, że każdy jest gejem. Transwestytą, czy czymś tam innym. Co dzięki sobie Bogu. Myślą? Na poczekanie. Co tu jest? Co tu jest? A co ma być? Mam ci też tak przeszukać mieszkanie jak ty mi? Nie przeszukuję ci mieszkania. Ty, ale i tak te nagrania od Gargamela wydają się dla mnie mniej straszne niż to, co on tam pisał do niej. Bo to jest kłótnia, ona go nagrywa. Ona wie, że nagrywa, więc ona może się specjalnie zachowywać spokojnie i nie mówię, że ona to robi specjalnie i go prowokuje do nagrań. Ale na nagrania to jest dowód na to, że on w kłótni krzyczy i tyle. Albo bije w szafkę. Znaczy nie, no dobra. Pluł na nią. To jest popieprzone. To jest... Ja pierdzielę. No, ciężka patola. Ale to, co on pisał do niej, że jak on jej psychę niszczył, nie? To ta różnica w jego tam bardzo widać. Że on jej tak do głowy wchodzi. On w sumie stosuje na niej te taktyki, co... co w tym filmie o uwodzicielach. No ciekawe. Po prostu ją niszczył jej głowę. Nie kurwa. Nie, bo ty... Naplujesz w podstawówce na koleżankę? Jest to różnica, kiedy dziecko napluje na dziecko. A kiedy sporo starszy typ napluje na swoją dziewczynę i potem ją jeszcze zwyzywa. No jest to bardzo dziwne i chore. Ty się mną brzydzisz, ale ja tobą w życiu nie mogę, kurwa. Nigdy w życiu ci napisałem, nie napisałem, że wcale, kurwa. I podaruję sobie wstawianie reszty trochę tak, wszystkich screenów, ponieważ zapewne większość z was już dawno zdążyła. No trochę tak, Dziwa, też tak myślę. W sensie, no jest to bardzo chore. Zwłaszcza na Gargamela patrząc. Plucie, kurwa. Chciała się zapoznać z tym filmem. Dużo osób mówi tutaj głównie o jego zachowaniu, a ja chciałbym się skupić też na tym, że dziewczyna miała 16 lat, a Kuba 25. Spotykanie się z 17-latką, będąc dorosłym facetem? Pamiętajcie, że ja umoranie jest zabronione. Będąc dorosłym facetem? Pamiętajcie... Siedemnastki zawstydzają w łóżku niejedne studentki. Jeśli masz 25 plus, to radzę odpuścić związki z takimi, a raczej podejść się zabawowo, olewczo i nastawić się na bzykanie. Pamiętajcie, że umoranie... Krzysztof G. Ciekawe, kto to? Nie no, żartuję, tu nie podpinam do tego... innego. Co na niego brudy wypłynęły. Ja nie jest zabronione. You were the chosen one! It
Doczekaliśmy się również przeprosin Gargamela, które brzmią następująco. W odniesieniu do nagrania, które pojawiło się dziś wieczorem, mam kilka zdań od siebie. Przepraszam moją byłą dziewczynę i przyznaję się do popełnionych błędów. To, co zrobiłem w 2020 jest niewybaczalne i nie ma usprawiedliwienia dla mojego postępowania. Jest mi z tego powodu bardzo wstyd, ale jestem gotowy przyjąć wszelkie konsekwencje. To jest generowanie na czacie, GPT? Wiele z was pewnie słyszało plotki na temat mojego rzekomego trafienia do szpitala psychiatrycznego pod koniec 2021 roku. Nie wiem skąd takie informacje, tak naprawdę to poszedłem wtedy na odwyk alkoholowy i zacząłem terapię pod tym kątem, na którą uczęszczam do dziś i która uczy mnie zdrowego reagowania na stres i emocje, z którymi kompletnie sobie wtedy nie radziłem. O mojej trzeźwości często mówię na streamach, pracuję nad sobą i z roku na rok staram się być lepszym człowiekiem. Wiem, że nic nie jest w stanie odwrócić tego, co zrobiłem, skupiam się na dalszej pracy nad sobą i znów z całego serca przepraszam. Kuba. Każdy ma swoje problemy, jedni większe, drudzy mniejsze, ale gdy budujesz swoją personę internetową na wytykaniu wszystkim najmniejszych błędów, to twoje przewinienia można wyjaśniać twoimi własnymi słowami. Mieczem wojujesz, od miecza giniesz. I jeszcze raz, nie chodzi nawet o to, jak się zachowywałeś, chociaż to też jest mega podłe. Kuba, ona miała 16 lat. Sam to krytykowałeś w swoim filmie, prawda? Zganie się z 17-latką, będąc dorosłym facetem? Pamiętajcie, że... Ty w sumie tak, ale nie pamiętałem tego, że on to krytykował, bo wcześniej gadałem, że... No zależy, no jeden uzna, że można się z taką dziewczyną spotykać, inny uzna, że no to jest za młoda, no przecież 16 co to jest? Ale on to krytykował sam. Więc jakby on był z tej strony, że to jest popieprzone. Czemu on to zrobił? To wychodzi na to, że on we wszystkich filmach po prostu tworzył postać? To jest popieprzone. Umoralnianie jest zabronione. Cóż, Gargamel kiedyś reklamował Predatora, a teraz sam stał się Predatorem. Najgorsze jest to, że w całej sytuacji pojawiły się osoby, które obarczają winą również tę dziewczynę. Tam piszą o tym, że 16-latka, a on o wiele starszy był. A ta 16-latka nie miała mózgu, żeby nie wiązać się ze starszym? Tego nikt nie widzi, XD? Ofiara jest winna, XD. Ma swój umysł po części. Według mnie to kolejna próba wybijania się na czymś, co było. Ta laska ma jakieś OF-y itd.? Czy po prostu tak o nowe konto se tak wrzuciła? Ona mogła się z nim nie wiązać przez różnicę wieku. Ona ma jakieś OF-y? Ty, ale z jednej strony jest to chore, co on pisze, ale z drugiej strony ty piara od Gonciarza, serio ma OF, a dziwiła się, że Gonciarz... No nieważne, no to jest chore, no nie wiem, czy ma sens to wiązać, te dwie sprawy, ale... Palaska ma jakieś OF-y itd.? Czy po prostu tak o nowe konto se tak wrzuciła? Ona mogła się z nim nie wiązać przez różnicę wieku. On nie musiał się znęcać nad nią. Koniec. On nie musiał się znęcać? No wiesz, no mógł, no, albo nie mógł, no. Mu się chciało się znęcać, jak mu się nie chciało, no to co, wiesz... Dyskusji. Po pierwsze, nie powinien się nad nią znęcać, a nie musiał. A po drugie, to on nie powinien się z nią związywać ze względu na różnicę wieku. Victim blame... Ale, no właśnie, to jest problem. Bo są takie relacje, że mogą się udać. I czy nie powinien? No tu za każdy musi sam zdecydować, a nie, że z góry jest narzucony, że nie powinien i koniec. Bo to nie wiem, czy to jest najmocniejsza rzecz z tego, że jest ta różnica wieku. W sensie, no najgorsze jest to, że... Wiadomo, ona jest mniej dojrzała, on ją niszczył psychicznie w tych wiadomościach, ale poza tym... To bardzo przykre zjawisko i widać, że... Jeżeli on byłby dobrym człowiekiem naprawdę, a nie psycholem i wyciekłby, że jest 16-latką, to każdy by go pewnie chwalił, gdyby nie było tych dowodów i tego filmu i mówił, no wiesz, no 16-latka, no ale Gargamel jest bardzo dojrzały i tak dalej, i tak dalej. Teraz dopiero się wytyka ten wiek, kiedy to wszystko wyciekło, że jako dodatkowy argument. Skoro dla tych osób to takie oczywiste, to nie wiedzą, co to znaczy tkwić w toksycznej relacji, w której ktoś tobą manipuluje i cię oszukuje. Miłość robi swoje, a niektórzy po prostu potrzebują czasu, żeby zrozumieć, że nie naprawią swojej wadliwej drugiej połówki, póki ona sama się nie naprawi. Obarczanie winą tej dziewczyny, czy sugerowanie, że gdzieś tam jest OnlyFans, którego chce zareklamować, to skrajny debilizm. Już nie wspomnę o tym, że niektórzy są gotowi bronić Gargamela, bo on ma problem z alkoholem. To tak jakby cię stary bił, napieprzałby cię i nie przyjdziesz na pogrzeb, powiedzmy, jego, albo nie będziesz chciał mu pomóc z pieniędzmi na stare lata,
No ale przecież to jest twój stary. Bił cię w dzieciństwie, napieprzał cię. Daj mu pieniądze, bo przecież on z głodu umrze. No to jest twój ojciec. Napieprzał cię do nieprzytomności, ale on, wiesz, on miał problemy z alkoholem. Wiesz, o co chodzi. Pobóż mu. Więc to załatwia całą sprawę? To, że powiedział o tym problemie? Mojego ziomka ojciec ma 38 lat teraz. Jego żona ma 47 lat. Poznali się 30 lat temu na imprezie, więc... I się w sobie zakochali, teraz są małżeństwo od wielu lat, czasami takie związki wychodzą. No tak, właściwie o to mi chodzi, że bywa tak, że takie związki wychodzą i to nie jest najważniejsza rzecz, że była ta różnica wieku. Bo mówię, gdyby nie okazało się, że Gargamel to jest patus, a wyciekłoby samo to, że ona ma 16 czy tam no, teraz 18, on 27, to nikt by się do tego raczej nie przyczepił, by tylko mówili, że Gargamel jest mega dojrzały, nie skrzywdzi jej, przecież widziałeś jego filmy. To jest dodatkowy tylko argument, żeby go jeszcze dojechać z tym wiekiem. Nawet jakby ona miała 25, a on 27, no to przecież to, że na nią pluje i że ją niszczy psychicznie, nic by nie, tutaj nie odejmowało, że ona ma 25 lat. Alkoholowym nagle sprawia, że... Kiedy wypłynie moja relacja z 16-latką? Chłopie, ja mam 150 lat. U mnie może wypłynąć z twoją prababką przed drugą wojną światową relacja, co najwyżej. Co ty pieprzysz? Czy nie stało? Chcielibyście go bronić lub obarczyć winą tę dziewczynę, a on sam przyznał się do błędu i wziął wszystko na klatę. Nie no, ale tak serio, jak wypłynie, to reagować razem z tobą? Teoretycznie wziął wszystko na klatę, bo również zasłania się tym problemem alkoholowym, czy ogólnie swoimi problemami. Co to fizomaty, to nie jest ja zaraz tak, zobaczę. Takie podejście do przeprosin również krytykował Gargamel. Dzisiaj już niedługo zaneguję wiek, bo w takich czasach porypanych żyjemy. Czekam, aż się okaże, że nieważne jak jest, ile realnie się ma lat, a na jaki wiek się czuje i tak będzie wpisywać do dowodów. Nie wiem, czy to przejdzie kiedykolwiek, bo ostatnio słyszałem, że państwa się jakoś tam wycofywały z różnych takich, że jak się czujesz, taki jesteś, więc zobaczymy, jak będzie. Debooking, dzięki za 12 lat. No niestety, ale tak. Już pomijam fakt, że gdyby ta tak, sprawa default, nigdy prawda. Nie ujrzała światła dziennego, to Gargamel by nigdy za to nie przeprosił. To też skądś znam. Mało osób mówi o innych fragmentach story Marcina, na przykład w momencie, gdy mówił... Jak w ogóle jak odmówisz, to się boisz, że ci ktoś oszczep walnie w serce. Jacyś ludzie z oszczepami, także jacyś ludzie z oszczepami witają go na powitanie i krzyczą unga bunga. Ale tego się nikt nie czepił, więc za to nie przeprosił. Nie widzicie, że tu chodzi tylko i wyłącznie o wizerunek i żadną moralność? Ja pierdziele, jak to się zestarzało strasznie, Boże. Ja pierdzielę. No ale to jest trochę porypane, bo łatwo było atakować Dubiela, bo on pokazywał to, jak naprawdę żyje i on jak był, on był przypieprzony, ale on to serio pokazywał i on nie oszukiwał, nie udawał kogoś. I dlatego łatwo było go atakować za debilne zachowania, a u Gargamela zupełnie na odwrót. Wszystko ukrywał, a pokazywał, że jest zupełnie inaczej. Więc chyba lepiej, jak ktoś ma trochę z główką, ale przynajmniej taki jest, i że Marcin Dubiel się boi, że czarnoskóry ma w uczcie, bo jest to jakaś wioska w Afryce i on o tym tak mówi stereotypowo, niż robić 180 stopni inaczej. To, co się mówi, a to, co się robi. Chociaż to i to jest trochę dziwne. Proszę, żeby na Roya nic nie wyszło. Roya chyba za stary na to wszystko. No, Rezi to chyba nigdy dramy nie miał. Słuchaj, co to było? Wygląda to, że gdy montuję ten materiał, światło dzienne, wychodzą kolejne afery. A, okej. Okay. Nie, myślałem, że coś co innego, Jolku. Ja chcę mi się tego oglądać. Nie wiem, podcast, o. Roya ze mną do klasy, a ile Roya ma lat? Piotrek Parking, a jak widziałem parę jego filmów, fajny, fajny kanał. Blank Beats Production. Husaria!
Mamy znowu szansę przejąć Europę! Husaria!